Skloníme svoje hlavy k modlitbe. Pochylíme naše głowy, aby się modlić. Naše srdcia sú naplnené radosťou a vďačnosťou. Drahý náš nebeský Oče. Drogi nasz niebieski Ojcze, nasze serca napełnione są radością i wdzięcznością. Dziękujemy Ci za to, że si nas zwołał na to miejsce. Dziękujemy Ci za to, że zawołałeś nas na to miejsce. A myśmy mogli poczuć Twój głos. Abyśmy usłyszeć mogli głos Twój. A Ty si powiedział, Panie Jezusie Chryste. A Ty powiedziałeś, Panie Jezu Chryste, że moje owce czują mój głos. Że owce moje słyszą mój głos. A nasledują ma. I naśladują mnie. A za cudzim nie pójdą. I nie idą za obcym. Ale my chcemy iść za Tobą, Panie Jezusie. Ale my chcemy iść za Tobą, Panie Jezu. A całym sercem chcemy poczuwać. A całym sercem chcemy słuchać. Chcemy czynić Twoje słowo. Chcemy być wykonawcami Twojego słowa. Lebo Ty si powiedział. Dlatego, że to Ty powiedziałeś, że ten, kto napełnia moje słowo, ten ma miłuje. Że ten, kto wypełnia Twoje słowo, ten jest tym, który Cię miłuje. A chcemy być tymi, którzy napełniamy Twoje słowo. A my chcemy być tymi, którzy wypełniają słowo Twoje. Chcemy pozornie poczuwać Ciebie. Chcemy uważnie słuchać Ciebie. Dotykaj się nas. Dotykaj się nas. Uzdrawuj nas. Uzdrawiaj nas. Oslobodzuj nas. Uwalniaj nas. Powzbudzuj nas. Zachęcaj nas. A wzmocnij nas. I umocnij nas. K tej służbie, ku której si nas aj powołał. Do tej służby, do której nas właśnie powołałeś. A tak niech jest zo wszystkiego chwalone. A tak nie jest z wszystkiego uwielbione. A czcione to drahe meno Jezus. I uczczone będzie to drogie imię Jezus. Amen. Amen. Wszystkich was serdeczną łaską witam pod dźwiękiem Bożego słowa. Wszystkich zgromadzonych witam serdeczną miłością, kiedy przyszliście, aby słuchać Słowa Bożego. Wiem, że w waszym sercu jest głęboka tużba po dotyku Bożym. Wiem, że w waszym sercu jest głębokie pragnienie, aby Bóg się was dotknął. A chcemy skutecznie przeżyć dotyk Boży. Jeżeli w rzeczywistości chcemy przeżyć dotyk Boży, ten się dzieje w Jego Słowie. On dokonuje się w Jego Słowie. Jego Słowo jest mocne. Jego Słowo ma moc. Ono nie trpi inflacji. Ono nie podlega inflacji. Ludzkie słowa te trpią inflację. Ludzkie słowa te przeżywają inflację. Ale Boże Słowo jest to iste. Ale Słowo Boże jest takie samo. Tam na początku Bóg riekol, a stało się. Tam na początku Bóg rzekł i stało się. A do tej tmy, a do tej prázdnoty zaznielo Słowo Boże. Do tej ciemności i do tej pustki rozbrzmiało Boże Słowo. Tam, gdzie nie było uszy. Tam, gdzie nie było uszy. Tam zaznielo Boże Słowo. Tam rozbrzmiało Boże Słowo. A na Jego Słowo powstało wszystko to, co powstało. A na Jego Słowo powstało wszystko, co powstało. Przy jednej przyleżytości byliśmy pozwani na to, abyśmy premietali film Jezus. Przy pewnej okazji byliśmy zaproszeni, aby był wyświetlany film Jezus. W jednej takiej dziedzinie, gdzie nie było jeszcze głaszane Ewangelii. Było to pewnej wiosce, gdzie jeszcze Ewangelia nie była zwiastowana. A takśmy przyszli do kulturnego domu. Wstąpiliśmy do domu kultury. A przyprawiliśmy przystroje na premietanie. I przygotowaliśmy te urządzenia, aby wyświetlać. A przyszedł czas, kiedyśmy mali spuścić ten film. A nadszedł czas, kiedy powinniśmy rozpocząć wyświetlanie filmu. Obzrzał się, a miejscowość była zupełnie prázdna. Popatrzyłem się tak i zupełna pustka w tym pomieszczeniu. A wtedy som si spomenul na to, że raz tam na začiatku zaznielo Božie slovo do toho prázdneho priestoru, zaznielo tam, gdzie nie było uszy. A wtedy przypomniałem sobie to słowo, że raz na początku do tej pustki, która była, gdzie nie było uszu, tam zabrzmiało Boże słowo. Taki Boży dotyk som przeżywał w swoim sercu. I tak przeżywałem takie Boże dotknięcie w swoim sercu. A tak som zastał tam przed tą prázdną miejscowość, gdzie nie było uszy. A stanąłem przed tą pustą salą, gdzie nie było uszu. A zobrał som Boże słowo. Wziąłem Słowo Boże.
A z prvej Mojžišovej som prečítal tie prvé slova, ktoré sú napísané. I z pierwszej księgi Mojżeszowej przeczytałem te pierwsze słowa, które tam są napisane. A čítal som, ako Boh tvoril tento svet. I czytałem, jak Bóg stworzył ten świat. A vnímal som, ako Božia viera vstupuje do mojho srdca. I odczuwałem, jak Boża wiara wstępuje do mego serca. A čítal som to s takým dotknutým, ako keby tá miestnosť bola úplne plná. A czytałem to z takim przekonaniem, jakby ta sala była pełna. Ten mój brat, który miał premietać ten film, on był taki udziwiony, że co ja właśnie robię. Ten brat, który był ze mną, który miał wyświetlać ten film, on był zaskoczony tym, co ja w ogóle robię. A czytał som, a Bóg riekol, a stalo sa. I czytałem, że Bóg rzekł i stało się. A keď som celý ten príbeh toho stvorenia prečítal, sadol som si. A kiedy przeczytałem całą tą historię tego stworzenia, usiadłem. A tento brat hovorí, bratčanko, my sme už ten film videli, tak čo mám robiť? A ten brat, który był ze mną, mówi, bracie Aleksander, myśmy już ten film widzieli, co teraz będziemy robić, co mam robić teraz? Hovorím, spusti ho. A ja mówię, włącz. A spustil tento film. I rozpoczął wyświetlanie tego filmu. A naraz sa otworzyli dvere. A nagle otworzyły się drzwi. A začali prichádzať ľudia. I rozpoczęli przychodzić ludzie. Obsadzovali miesta. Siadali do miejsc. Všetky miesta boli zaplnené. Wszystkie miejsca zostały zajęte. Ja som musel stať zo svojho miesta a sadnúť si na zem. Ja musiałem stać z swojego miejsca, usiąść na ziemi. Aby som dal priestor tým ľuďom, ktorí prichádzali. Aby mógł dać miejsce tym ľuďom, którzy przychodzili. A ja som videl, ako do toho prázdneho miesta zaznelo to Božie slovo vierou. A ja widziałem, jak do tego pustego pomieszczenia rozbrzmiało słowo wiary. A Pán Boh naplňal moju vieru. A Pán Boh vypełnil, naplnil moju vieru. A potom som sa pýtal tých ľudí, jak ste sa vôbec sem dostali? A później rozmawiałem, pytałem się tych ludzi, w jaki sposób tu przyszliście? A nedaleko bola taká letná záhradná reštaurácia. A nedaleko bola taká restaurácia, ktorá funkcionovala v lete, taký ogród. A tam bolo plno ľudí z tej wioski. A tam było pełno ludzi, dużo ludzi z tej właśnie wioski. A naraz jeden z tych ludzi, prawie w tym czasie, kiedy ja som czytał to Słowo Boże, i nagle pewien człowiek tam spośród tych ludzi, i to było właśnie wtedy, kiedy ja czytałem Boże Słowo, on si wspomniał, że wszak dnes mają premietać film Jezus. On sobie przypomniał, że to właśnie dzisiaj mają wyświetlać film Jezus. A mówi tomu swojemu kolegowi, ja bym chciał widzieć ten film. I powiedział do tego swojego współtowarzysza, ja chcę widzieć ten film. A stali, że idą. I powstali i szli. A ci drugi zapytają, gdzie idziecie? A ci inni się pytają, a wy gdzie idziecie? Mają premietać film Jezus. Mają wyświetlać film Jezus. Idziemy aj my. No idziemy i również i wy. A celá ta záhradná reštaurácia sa vyprázdnila a všetci prišli. A celá ta restaurácia ogrodová opustošala i všetci prišli. A naplnil sa ten priestor a tak sa Pán Boh oslavil. I to pomieszczenie zostało wypełnione a Pán Boh uwielbił się. Viete, pre mňa to bola mocná skúsenosť. Dla mnie to było takie mocne doświadczenie. Vtedy som videl, že aké mocné je Božie slovo. Wtedy stwierdziłem, jaką moc ma Boże Słowo. A kiedy my wierzymy w moc Bożego Słowa. A kiedy my wierzymy w moc Bożego Słowa. Wiecie, tam som przeżył mocny dotyk Boży w swoim sercu. Tam przeżyłem taki mocny dotyk Boży w swoim sercu. A tak som vnímal to Božie srdce, keď Boh sa díval na tú pustotu a tmu. A tak zrozumiewałem to Boże serce, kiedy Bóg tak spoglądał na tą pustkę, na tą ciemność. A on do tej pustoty a ciemnoty przehovoril swoje słowo. A on do tej pustki, do tej ciemności wypowiedział swoje słowo. A Bóg riekol a stalo sa. I Bóg rzekł i stało się. Aj dnes on bude hovoriť k tvojmu srdcu.
Również dzisiaj on będzie mówił do twojego lebo serca. Lebo tak mówi Pan Jezus. Dlatego że tak mówi Pan Jezus. Moje owce czują mój głos. Moje owce słyszą mój głos. A nasledują. I naśladują mnie. A ja im dawam wieczny żywot. A ja obdarzam ich wiecznym życiem. A nie zaginą. A one nie zginą. Preto, że ja są z nimi. Dlatego że ja jestem z nimi. Po wszystkie dni. Przez wszystkie dni. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Temą tej konferencji jest zwycięski żywot. Tematem tej konferencji jest zwycięskie życie. A ja sam was chcę hnieć toto rano na začiatku tohoto kázania opýtať, či chcete mať víťazný život. Ja chcem zaraz na początku, z poranku i na początku tego nabożeństwa zapytać, czy chcecie prowadzić zwycięskie życie. Amen. Ja wiem, że mnohé tie kázania, ktoré som hovoril, vy už ten základ, všetok základ viete a máte. Možno nič nové som vám nepovedal. Ja wiem, że te kazania, które tutaj głosiłem, dla was to nie jest coś nowego. Wy już to posiadacie, wy już w tym jesteście. Ale wiecie, wnímal som, że k tomu víťaznému životu je veľmi dôležité, aby sme si overili ten základ. Ale tak uważałem, że aby prowadzić zwycięskie życie, koniecznością jest, abyśmy sprawdzili nasz fundament. Abyśmy ten základ nejak neprehliadli. Abyśmy jakoś tak nie tylko pobieżnie nie sprawdzili tego fundamentu, ale abyśmy skutecznie zodpowiednie si preverili, czy ten základ skutecznie mamy. Abyśmy tak dokładnie sprawdzili, czy mamy ten fundament. Lebo Pan Jezus Chrystus mówi, że był mądry stawiciel a był bláznivý stawiciel. Także Pan Jezus mówił, że był mądry budowniczy i był głupi budowniczy. A ten bláznivý staviteľ, on nedal základu pre svoj dom. A ten głupi budowniczy, on nie zatroszczył się o fundament pod swój dom. On uprawił zem. On tak przygotował, wyrównał ziemię. Zahladil wszystko. On to tak zagładził wszystko. A zaczął stawać. I rozpoczął budowę. Postawił pekną stawbę. Piękny budynek wybudował. Wielką stawbę. Wielki budynek. Ale potom prišli vody. A potom prišli vody. A tieto vody nielenže prišli a povedali tu som. Te vody nie tylko podešli i povedali o, jesteśmy. Ale tie vody sa oborili do toho múru, do tých múr. Ale te vody oparły, naparły na ten múr. Oni direktne sa zbuntili do toho múru. One tak prosto v ten múr uderzyły. A potom... A później ten dom spadł. Ten dom się rozsypał. A Pan Jezus mówi, preto, że nie miał ten dom základ. A Pan Jezus mówi, dlatego, że pod tym domem nie było fundamentu. Nie opowrchujcie základom. Nie odrzucajcie albo nie lekceważcie fundamentu. Mnohí, ktorí sa obrátia, odovzdajú svoj život Pánu Ježišovi, hneď by už chceli byť veľkí, hneď by už chceli proste stavať veľké veci. Niektórzy, ktorí narodzą się na novo, oni by od razu by chceli byť veľkými, od razu chceli budovať veľké rzeczy. Ale mnohí z nich nemajú pevný základ. Ale wielu z nich nie ma mocnego fundamentu. A to je základ stavby. Pewny základ. Pewny fundament jest podstawą budowy. Ale był mądry stawiciel. Ale był też i mądry budowniczy. A ten to išiel głęboko, kopał głęboko. A ten szedł głęboko, kopał głęboko. A teraz jest otázka, ako głęboko musimy kopać. A teraz powstaje pytanie, jak głęboko powinniśmy kopać. Pół metra. Pół metra. 50? Pol drogo metra. Metr 50. Metr 50. Ja vám poviem, ako hlboko. A ja vám poviem, jak głęboko. Ako to písmo nás učí. Tak, jak to písmo o tym mówi. Až kým neprídeme na skalu. Tak długo, až nie dojdeme, dotrzeme do skały. Viete, možno, že nás už ani nevidieť. A ja som väčší ako 1,50 m.
No może, że już nas nie widać z tego fundamentu, a ja mam więcej jak 1,50 m. A może, że już wobec nie widzieć brata Aleksandra, lebo jest tak głęboko, a jeszcze stale idzie głęboko. Może już w ogóle nie widać brata Aleksandra, jest tak głęboko, a on jeszcze kopie w dół. A wiecie, prečo jeszcze kopie dole? Wiecie, dlaczego jeszcze cały czas posuwa się? Lebo on do wtedy będzie kopać, kim sa mu nie ozwie ta skała. Tak długo będzie kopał, aż ta skała nie odezwie się. A wiecie, kiedy ten krąpacz, którym on zacina, naraz sa dotknie tej skali. A wiecie, wtedy, kiedy ten kilow, którym on tam kopie, nagle uderzy, dotknie się skały. Tak ta skala sa mu ozwie. To ta skała odezwie się. A powie, tu są. A powie, tu jestem. Rozumiecie? Rozumiecie? My musimy tak głęboko hľadať. My musimy tak głęboko szukać. My tak głęboko sa musimy korić. My tak głęboko musimy się ukarzać. Tak głęboko iść do pokory. Tak głęboko iść do pokory. A wszedł ten nános toho piesku a toho všetkého dávať preč. A wszystkie to, te namulenia tego piasku usuwać na zewnątrz. Wszystko to, co ta minulosť nanosila w moim żywocie, co mi zakryła Krista, ja to wszystko musím dać preč. Wszystko, co w przeszłości tam zostało, tam było, co mi zakryło Chrystusa, ja to muszę usunąć. Wspomnijcie sobie, jak ty Boży służobnicy wyznawają swoje grzechy. Przypomnijcie sobie, jak ci Boży mężowie wyznawają grzechy swoje. Jak wyznawają grzechy swoich ojców, swoich przodków. Jak oni wyznają grzechy swoich ojców, swoich przodków. To wszystko jest nános doby. To wszystko jest namulenie czasu. A to wszystko, co si w żywocie zażył, to, co w twoim żywocie przyszło, jako taki piesok, sa nasypał, a zakrył ci Krista. A to wszystko, co w twoim życiu przyszło, zamuliło ci, co przeżyłeś, to zamuliło fundament Chrystusa. A ty to musisz odkopać. A ty musisz to odkopać. Odpuść mi, Panie, tu moją cielesność. O, Panie, przebacz mi moją cielesność. Odpuść mi, że som išiel za žiadosťami swoich oczy. Przebacz mi, że udałem się za pożądliwością oczu swoich. Odpuść, że som išiel za žiadosťami swoich uszy. Przebacz mi, odpuść mi, że poszedłem za pożądliwościami uszu. Odpuść, że som dovolil, aby pícha života priniesla tento nános do mojego života. A wybacz mi, że dopuściłem do tego, że pycha życia zamuliła ten fundament. O, Panie, to jest tylko. O, Panie, tego jest tyle. Ja Cię hľadám celým srdcom. Ja szukam Cię całym sercem. Aż kim sa mi nie ozwiesz. Tak długo, aż mi nie odpowiesz. Ty musisz iść głęboko do pokory. Idę głęboko do pokory. A hľadať Pana. I szukam Pana. Aż kim Go nie znajdziesz. Tak długo, aż Go znajdziesz. Korić swoje serce. Upokarzać swoje serce. A wszystkie te grzechy, a wszystko ten nános. I wszystkie grzechy, i to całe zamulenie. To wszystko wykładać won zo swojego żywota. To wszystko wyrzucać na zewnątrz swojego życia. Aż sa ci ozwie Chrystus. Aż się Chrystus odezwie. A On ci powie, tu są. A On powie, oto jestem. A wtedy staci. A wtedy już wystarczy. Ozwał sa ci Pan Jezus? Czy odezwał się ci już Pan Jezus? Dotknął się twojego serca? Dotknął się serca twego? Masz świadectwo? Czy masz świadectwo, że on sa ci ozwał, a nastał pokój w twojej duszy? Że on odezwał się i twoja dusza uspokoiła się? Lebo nie upokoi się dusza człowieka, aż kim spoczynie w Bogu. Dlatego, że dusza ludzka nie zazna uspokojenia tylko wtedy, kiedy spocznie w Bogu. Ty musisz hľadať Pana. Ty musisz szukać Pana. On jest skrywający się Bóg. On jest Bogiem, który ukrywa się, jest skrytym Bogiem. On sa skrywa. On jest ukryty. A wiecie prečo? A wiecie dlaczego? Aby go našli len tí, ktorí ho hľadajú. Aby go znaleźli tylko ci, którzy go szukają. A tí, ktorí ho hľadajú, ty ho nachádzajú. A ci, którzy go szukają, ci go znajdą. Preto hovorí Pán Ježiš Kristus, klopte a otvorí sa vám. Dlatego Pán Jezus powiedział, pukajcie a otworzą wam. Hľadajte a najdete. Szukajcie a znajdziecie. Volajte na Neho a On sa vám ozve. Volajcie do Niego a On się odezwie.
Nie stačí len tak uhladiť, no bolo čo bolo, Pane Bože, odpust, no proste ideme ďalej a začneme budovať svoje kresťanstvo. Nie wystarczy tylko zagładzić to, Panie, to co było, to było, o Ty teraz wybacz i rozpoczynamy budowę. Koľkokrát stretávam sa s ľuďmi, ktorí už sú pri sklonku svojho života a vlastne nemajú ani základ. Ile razy spotkałem już ludzi, którzy są już u końca swojego życia, a stwierdzam, że nie mają nawet fundamentu. Preto, że nie odstranili nános, nie stretli się z Chrystusem osobnie. Dlatego, że nie usunęli tego mułu, tego zamulenia i osobiście nie spotkali się z Chrystusem. Zawolali mnie jednej 90-rocznej siostry. Zaproszono mnie kiedyś do takiej 90-letniej siostry. A mówili mi, braczanko, my tomu nie rozumiemy. Mówili, bracie Aleksander, my nie rozumiemy tego. Tato sestra od mladosti patrila Panu Ježišovi. Ta siostra od młodości należała do Pana Jezusa. Ona była modlitewniczką w zborze. Ona była modlicielką w zborze. Ona służyła. Ona służyła. A teraz, kiedy ma 90 roków, tak zjawuje się ten zły, a ona nie ma pokoju. A teraz, kiedy ma 90 lat, ten zły się objawia jej, a ona jest, ona, jej brak pokoju. A ja som volal k Bohu. Ja wołałem do Boga. Boże mój. Boże mój. Len Ty poznasz serce człowieka. Tylko Ty znasz serce człowieka. Len Ty wiesz, prečo ta to dusza tak to trpi. Tylko Ty wiesz, dlaczego ta dusza tak musi cierpieć. A tak ma volali, pójdź, braczanko, a pomóż nam. Zawołali mnie, chodź, bracie Aleksander, pomóż nam. Prišiel som k tejto osobe. Przyszedłem, odwiedziłem tą osobę. Plná bola miestnosť bratov a sestier, ktorí sa chceli za ňu modliť. Pełne pomieszczenie było braci i sióstr, którzy byli ochotni modlić się w jej sprawie. A hovorím im, vy prejdite do druhej miestnosti. A mówię, przejdźcie tam do drugiego pomieszczenia. Ja z touto babičkou chcem ostať teraz sám. A ja z tą babcią chcę sam na sam pozostać. A tam sa modlite. A tam się modlcie. A hovorím, babička. Ja mówię, babciu. Vyznaj mi hriech pred, vyznaj Pánu Ježišovi hriech predo mnou. Vyznaj Pánu Ježišovi grzech přede mnou, ktorý si nikdy nevyznala nikomu. Ktorý nikdy nikomu nevyznávaš. A ona začala plakať. A ona začala plakať. A hovorí, áno. Mówi, tak. To je môj problém. To je môj problém. Keď som mala 12 rokov. Kiedy miałem 12 lat. Stalo sa niečo v mojom živote. Coś wydarzyło się w mym życiu. Čo som nikdy nikomu nepovedal. O čem nikdy i nikomu nepovedziałam. A teraz prichádza diabol. A teraz przychodzi diabeł. A hovorí, ja mám na teba právo. Mówi, ale ja mam prawo na do ciebie. Lebo si niečo nikdy nevyznal. Dlatego, że jest coś, co nigdy nie wyznałaś. A ja som sa s ním borila, hovorila som, Pán Ježiš mi všetko odpustil. A ja kłóciłam się z ním, mówię, ale Pán Jezus mi wszystko odpuścił. A diabol hovorí, ale toto si skryla, tento hriech. A diabol mówi, ale ten grzech ukryłaś. A ty wiesz, že je napísané, že kto vyzná svoje hriechy. Ale ty wiesz, že je napísané, že ten, kto vyzná svoje grzechy. Tak je verný, vtedy je verný Boh. Dopiero odpuścił. Wtedy jest Bóg wierny, aby odpuścić. Ale ty skrywasz nieco w swoim życiu. Ale ty coś kryjesz w swoim życiu. Widzicie, ona nie doszła aż k tomu základu. Wiecie, ona nie dotarła aż do tego fundamentu. Ona uwierzyła w Pana Jezusa. Ona uwierzyła w Pana Jezusa. A to jest napisane, że będzie spasený. A to jest napisane, że będzie zbawiony. Uwierzy. Ten, kto uwierzy. A ona jest spasena. Ona jest zbawiona. Ale Pan ją wiedol do takiej pokory. Ale Pan Jezus prowadził ją do takiego upokorzenia, że ona nieco, co nigdy nikomu nie wyznała, złożyła. Ona to, co nigdy nikomu, przed nikim nie wyznała, to ona to złożyła. Pomazał som ju olejom. Namaściłem ją olejkiem. Mene Pana Ježiša Krista som jej vyhlásil, że Pan Ježiš jej odpúšťa tento hriech. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa ogłosiłem jej, że Pan Jezus jej przebacza ten grzech. A opytał som sa jej, masz pokój w swoim sercu. I pytałem się, czy pokój zagościł w twoim sercu. A ona mówi,
mam aj pokój, aj radość. Mówi, tak, mam pokój i radość. A babička pekne dožila svoj život. A babcia pięknie doszła swoich lat. A bola uzdravená a oslobodená. Bola uzdrowiona i uvoľnená. Vidíte, akú hĺbku to má. Vidíte, jakú głębokość to posiada. Možno, že už len za lopatu ešte o jeden ril i znižšie. Może, że jeszcze trzeba ten szpadal jeszcze zapuścić jeszcze niżej. Ale ty musisz wiedzieć, że wszystkie te nanosy, wszystko to, co tam minulość przyniosła do twojego żywota, to wszystko musim dać won. Ale ty musisz wiedzieć, że wszystko to zamulenie, co tam zostało naniesione, to wszystko musi iść na zewnątrz. A wiecie, ja wam tak powiem, że nie spokojcie się z tym, kiedy są za aj teraz z wami modlił, że już jest to wszystko w porządku. Chcę wam powiedzieć, że nie bądźcie uspokojeni nawet z wami, którymi modliłem się tutaj podczas tego, że już to jest wszystko w porządku. Wy nie możecie powiedzieć to, że z wami się modlił brat Czesław albo brat Barkowski, a już jest to w porządku. Wy nie możecie powiedzieć, że z nami modlił się brat Czesław czy brat Barkowski i to już jest ze mną wszystko w porządku. Ty musisz iść tak głęboko, aby si bola w kontakcie, aby si bol w kontakcie z Panem Jezusem. Ty musisz iść tak głęboko, aby być w relacjach z Panem Jezusem. Bol som w Australii przed 3 tygodniami. 3 tygodnie temu byłem w Australii. A zawolali ma k jednej żenie, która była posadnuta. Poprosili mnie, aby odwiedzić pewną opętaną niewiastę. A veľmi ma prosili, aby som sa modlil za jej oslobodenie. I bardzo mnie prosili, aby modlić się o jej uwolnienie. Prišiel som tejto žene. Odwiedziłem tą niewiastę. A začal som sa za ňu modliť. I rozpocząłem modlić się o nią. A Duch Svätý mi ukázal, že má nevyznané hriechy zo svojho života. A Duch Święty wskazał mi, že ona má nevyznané grzechy v svém życiu. A hovorím jej manželovi, že tu je problém. I mówię do małżonka, no ale tu jest problem. A hovorí, že ona už vyznávala hriechy, už hovorila všeličo. A on mówi, ona už vyznávala hriechy, ona cokoľvek už mówiła. Ale hovorím, tu má diabol nejaké právo na túto ženu. I mówię, ale diabeł tu má jakieś právo, rosti sobie právo do niej. A preto nemôže byť oslobodená. I dlatego nie może być uvoľnená. Lebo diabol sa drží toho svojho. Dlatego, že diabol trzyma za to, co je z jego. Spomeňte si, ako hovorí Pán Ježiš Kristus, že ide knieža tohoto sveta, ale nenachádza na mne ničo. Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus powiedział, że oto nadchodzi książę tego świata, ale we mnie nie ma niczego. Nie ma sa čoho chytiť na mnie. Nie ma się czego przytrzymać we mnie. Preto my mamy być svatí. Dlatego mamy być świętymi. Lebo nasz Bóg jest svatý. Dlatego, że Bóg nasz jest święty. A ten, kto jest svatý, tak na nią nie ma sa czego chytić diabol. Nie ma żadną uchytku na nią. A ten, który jest święty, w nim nie ma niczego, czego diabeł mógłby się przytrzymać czy uchwycić za coś. Preto my potrzebujemy iść głęboko. Dlatego musimy głęboko kopać. Preto my musimy zbawić satana wszystkich praw a nároków. I dlatego my musimy pozbawić szatana wszelkich praw i wszelkich oczekiwań wobec nas. On sa drží swoich praw. Dlatego, że on trzyma się swoich praw. Aż do poslednej chwili. Aż do ostatniej chwili. A hovorím tejto žene, vyznaj svoj hriech. I mówię do tej niewiasty, vyznaj swoje grzechy. A widział som, że nastal zápas. Widziałem walkę, jaka rozpoczęła się w jej sercu. Bola tam jazyková bariéra. Oczywiście była tam bariéra językowa. Ale ma prekladali. Tłumaczyli mnie. A ten zlostnik začal z nią sekać. Hádzal ju po zemi. A ten zły začal z nią rzucać po podłodze. Chytil som ju a hovorím, vyznaj ten hriech. Chwyciłem ją, mówię, wyznaj ten grzech. A ona chcela to wyznać, a wiecie, ten diabol jej úplne skrútil ústa. Ja to nedokážem vám to ani vysvetliť. To normálne, ako keby jej zámok položil na ústa, ale také boli vykrútené, že ona slovo nevedela povedať. I ten diabeł chwycił ją i po prostu zamknął jej usta. Ja nie umiem to opowiedzieć, ale to nie tylko zamknął, ale wykrzywił tej usta, że ona słowa nie mogła wyrzec. A tak Duch Svätý mi zjavil už konkrétny hriech. Na konkrétnom mieste. Na
tak konkretne veci, ale ona jednoducho nie była schopna to wyznać. Duch Święty mi już wskazał konkretny grzech w konkretnym czasie, na konkretnym miejscu, ale ona nie była w stanie tego wyznać. Już to chciała. Już chciała. Ale wtedy sa jej stoczyli usta a to úplne zaseklo. Wtedy usta jej się tak przekręciły i zamknęły, zablokowały się. Z wielką bolestią som odchádzal. Z wielkim bólem odchodziłem. Nie mogłem som jej pomóc. Nie mogłem jej pomóc. Lebo ona musi zovnútra otworzyć. Dlatego, że ona musi tam z wnętrza otworzyć. Ona musi iść do takiej pokory, że wiem, że teraz będę przed mężem úplne zdegradowana, ale wiem aj to, że Pan Ježiš ma oslobodzi. Ona musi iść do takiej pokory i uświadomić sobie, że teraz przed moim mężem będę zupełnie odkryta czy zdegradowana, ale też wiem, że Pan Jezus mi to przebaczy. Zápas na život a na smrť. To jest walka na śmierć i życie. Diabol tak to pewnie drży ludzi. Tak mocno diabeł trzyma ludzi. Przy jednej przyleżytości przyszedł za mną człowiek. Przy pewnej okazji człowiek mnie odwiedził, któremu som sa już jeden rok venoval. Już przez jeden czas przez jeden rok poświęcałem mu czas. Moja manželka bola práve v nemocnici a rodila. Moja małżonka akurat była w szpitalu i urodziło się piąte dziecko. A ja som bol sám doma s deťmi. Byłem sám s deťmi v domu. Večer o 10. hodine niekto zvoní. O 10. godzinie wieczorem dzwonek dzwoni. Otvorím dvere a vo dverách tento človek, ktorý mu už rok posviencam svoj čas. A v drzwiach stał człowiek, którym już zajmowałem się około roku czasu. A teraz on mi hovorí: Alexander, ja som ťa celý ten rok klamal. A teraz mówi: Aleksander, ja oszukiwałem cię cały ten rok. Hovorím: ľutujem, že si ma toľko času klamal, ale nie mňa si klamal, ale sám seba. Žal mi jest, že przez rok času mi okłamywałeś, ale ty nie okłamywałeś mnie. Ty okłamywałeś samego siebie. A chceš mi to vyznať, v čom si ma klamal? A chceš mi to vyznať, v čom mi okłamywałeś? A hovorí: preto som teraz prišiel. A on mówi: no, z tego powodu też tu przyszedłem teraz. Posadil som ho a hovorím: hovor. Zaproponoval mu, aby usiadł i mówię: mów. Práve som naše deti uložil spať, oni zaspali. Nasze dzieci położyłem prawie co do łóżek, one już zasnęły. A on začal hovoriť. A on zaczął opowiadać. Vieš, mal som zlé detstvo. Miałem złe dzieciństwo. Mój otec bol alkoholik. Alkoholikiem był mój ojciec. A veľa som trpel od neho. I bardzo cierpiałem od niego. Bijal matku, bijal mňa. Bił matkę, bił mnie. A ja som začal sa modliť Bohu, aby Pán Boh zobral mojho otca, aby ho zlikvidoval. I začal som sa modliť do Boha, aby Pán Boh zabral mojho otca, aby ho usunul. Ale Pán Boh ako keby nepočul, neodpovedal na jeho modlitby. A Pán Boh jakby nie słyšal i neodpovedal na moje modlitby. A hovorí: potom som sa nahneval. I później rozgniewałem się. A hovorí: keď Pán Boh neodpovedá na moju modlitbu, tak sa obrátim k Satanovi. A jeżeli Pán Boh neodpovedá na moju modlitbu, zwrócę się do Satana. A urobil som krvnú smluvu s diablom. I podpisałem umowę przez krew. A povedal som: ak zlikviduješ mojho oca, tak ja ti budem, dám ti svoju dušu. I povedal: jeżeli ty usuniesz mojego ojca, to ja oddaję ci moją duszę. A o 2 týždne bol pohreb. 2 tygodnie później był pogrzeb. A hovorí: ale ja odtedy nemám pokoj. A mówi: ale od tej chwili ja nie mogę znaleźć pokoju. A ja som ti toto nigdy nepovedal. A o tym ci nigdy nie powiedziałem. A hovorím: a ľutuješ to, že si to urobil? A ja mówię: a žałuješ tego, že to učiniłeś? A hovorí: áno, tak. Nemám pokoj. Nemám pokoju. A hovorím: tak poď, kľakni si a budeme sa modliť. No choď, uklęknij i będziemy się modlić. A tak sme si kľakli vedľa seba. Uklęknęliśmy obok siebie. A začali sme sa modliť. I rozpoczęła się modlitwa. A ja, viete, tak ako som sa modlil, naraz som sa tak obrátil smerom k nemu
A hovorím, a ty, satane, wyjdź z niego mene Pana Jezusa Chrystusa. Tak, ja tak modliłem się, obróciłem się w kierunku do niego i powiedziałem, a ty, szatanie, wyjdź z niego w imieniu Jezusa Chrystusa. A wtedy jego to wymrztilo z kolien, a leciał całą miejscowością. A wtedy wyrzuciło go z tych kolan i przez całe to pomieszczenie przeleciał. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, aby się takie to nieco stało, ale proste toto się udziało. Ja nie wiem, jak to się w ogóle mogło wydarzyć, ale taka była rzeczywistość. Ja som sa prekvapil, stał som z kolien. Ja stałem zaskoczony, powstałem z kolan. Prídem k tomu človeku, dívam sa na neho. Podchodzę do tego człowieka, patrzę na niego. A vidím, že nedýcha. I widzę, że nie oddycha. A je mrtvý. Jest martwy. Viete si predstaviť, akej situácii som sa nachádzal ako otec. Możecie wyobrazić sobie, w jakiej sytuacji się znalazłem jako ojciec? Doma sme nie mali telefonu. W domu nie było telefonu. A teraz przed północą iść a niekde u sąsiadów hľadať telefon. Teraz blisko przed północą iść prosić u sąsiadów o telefon. Alebo wyjść von z domu, dzieci sa zobudia, najdu tam mŕtvého človeka uprostred. Albo wyjść z domu, a dzieci się przebudzą i w pokoju umarły człowiek. Nieco, nie wiem, czy si to wiecie przedstawić. Ja som bol w takom tlaku, duchownym tlaku. Nie wiem, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, ale byłem w takim nacisku, takim duchowym ściśnieniu. A dbal som na to, aby som sa ani nedotkol toho človeka, aby ma niekto neobvinil, že som ho ja zabil. Alebo tak. Už uvažujem, že by si go nedotknúť, aby to neoskaržono mne, že to ja zabiłem go. A tak som začal volať Pánu, Páne, zmiluj sa na touto situáciu. A tak začal volať do Pána, Páne, zmiluj sa v tej situácii. A Duch Svätý cez hlas mojho svedomia veľmi jasne povedal, duchom si začal tento boj, duchom ho aj dokonaj. I Duch Święty przez głos mojego sumienia bardzo wyraźnie mi powiedział, rozpocząłeś tą walkę w duchu i w duchu ją zakończ. A tak som zastal nad tým nehybným telom a hovorím, mene Pána Ježiša Krista, staň. Ale tak stanąłem nad tym ciałem, które nie poruszało się już i mówiłem w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań. Ale žiadna známka života. Nič. Žiadna oznaka życia. Nic. Ale vnímal som, ako Duch Svätý naplňa moje srdce vierou. Ale tak odczuwałem, jak Duch Święty przez wiarą wypełnia moje serce. Nie, żeby upadala ta moja wiara, ale zaczęła rast. Nie, żeby malała wiara, ale ona zaczęła wzrastać. A to tak som drugi krát wyzwał, aby wstał. I drugi raz powiedziałem to, aby powstał. Ale ani sa nepohol. Żadnej reakcji. A ta Božia wiara naplňala moje serce. Ale Boża wiara wypełniała moje serce. A keď som tretí krát ho vyzval a povedal som, mene Pána Ježiša Krista, tebe hovorím, staň. A kiedy po trzeci raz przemówiłem do Niego, tobie w imieniu Jezusa Chrystusa mówię, wstań. Tak naraz som widział, ako sa mu pohli wieczka na oczach. Nagle zauważyłem, że powieki drgnęły na oczach. A potom sa pohol. I później poruszył się. Posadil sa. Usiadł. A hovorí, Aleksander, čo bolo so mnou? Mówi, Aleksander, co to się ze mną działo? A hovorím, ja nie wiem, čo bolo z tebou. Ja mówię, ja nie wiem, co się z tobą działo. Ja som vyhnal toho z diabla z teba von. Ja szatana wypędziłem z ciebie precz. A potom ty si mi tu ostal mrtvý, ja nie wiem. A później ty zostałeś tu martwy, ja nie wiem. A on hovorí, tak ja ti powiem, co było so mną. A on mówi, to ja ci powiem, co to ze mną było. Jak si vyhnal zo mňa diabla. Kiedy wypędziłeś ze mnie szatana. Moja dusza bola zviazaná s ním, spolu zviazaná. Moja dusza z nim była związana. Związałem się w swojej duszy z szatanem. A on ma stiahol równo dole do piekła. A on mnie zerwał czy ściągnął prosto w dół do piekła. A zaczął mi rozprávať, co widział w piekle. I zaczął mi opowiadać, co tam właśnie w piekle widział. A wszystko to mi mówił, o czym mówi Pan Jezus. I wszystko mi mówił to, o czym mówi Pan Jezus. A videl som, že to, čo hovoril Pán Ježiš, je skutočne pravda. I videlem, že to, co Pán Jezus mluví, je rzeczywiście pravdą. Lebo tento človek tam bol a to videl všetko. Dlatego, že ten človek byl tam i videl to všetko.
A potem mówi, a wiesz, co som jeszcze tam widział, Aleksander? A potem mówi, a wiesz, co jeszcze tam widziałem, Aleksandrze? A w tej chwili mi Duch Święty powiedział, zabrań mu. A w tej chwili Duch Święty powiedział, zabroń mu. A mówi, nie mówię, co si jeszcze tam widział. A ja mówię, nie mów, co tam jeszcze widziałem. A nie wiesz o niebie rozprawać, o piekle mi już dalej nie mówię. Jeżeli nie umiesz o niebie mówić, to o piekle więcej nie chcę słuchać. Ale mi powiedz, ako si sa dostał hore. Ale powiedz mi, jak się dostałeś tutaj w górę z powrotem. A on mówi, kiedy si sa modlił. Kiedy modliłeś się. Pan Ježiš siahol pre mňa dole. Pan Jezus sięgnął tam w dół a po mnie. A vyťahol ma späť do života. I wyciągnął mnie z powrotem do życia. A tak som tu. I dlatego jestem tu. Widzicie, aż do akej miery diabol si drží svoje práva a svoje nároky. Widzicie, jak daleko to idzie, do jakiego wymiaru diabeł trzyma człowieka i rości sobie prawo. Wiecie, ja som wtedy pochopil jednu rzecz. Wiecie, ja zrozumiałem wtedy jedną rzecz. Od kiedy służym takto ludziom powiązanym i od kiedy usługuję ludziom w kierunku ludziom związanym, od tego czasu wżdycki zbawuję diabla praw a nároków na tą duszę. Od tego momentu zawsze pozbawiam szatana praw i żądań do poszczególnej duszy. A wyhlasuję nad nim prawo a władu Pana Jezusa. I ogłaszam nad nim prawo i władanie Jezusa Chrystusa. A potem wyzywam diabla, aby go opuścił. A później dopiero odzywam się do rozkazuję diabłu, aby opuścił. Kim som nemal túto skúsenosť, mnohokrát celé hodiny sme zápasili za tie duše. A jednoducho, kým mal posledné právo a posledný nárok na tú dušu, neopustil. Dopóki nie przeżyłem tego doświadczenia, przedtem wielokrotnie godzinami modliliśmy się i diabeł, dopóki miał ostatnią możliwość, to nie puścił. A preto ja was nie chcę zarmucić týmto. Ja poprzez to nie chcę zasmucać was. Ale chcę was powzbudzić. Ale chcę zachęcić was. Abyście nie byli powierzchni. Abyście nie byli tacy powierzchowni. Abyście išli do hĺbky. Abyście udali się, kopali głęboko. Aby skutecznieście mali osobne obecenstwo z Panem Jezusem. Aby rzeczywiście mieliście osobistą społeczność z Panem. Nie wadzi, że was już tam nie widzieć. To nie przeszkadza, że już nikt was nie, że nie widać was w tym dole. Że jesteście tak pokorni a tak jesteście głęboko, że już was nie widzieć. Że jesteście tak upokorzeni, tak głęboko, że już w ogóle was nie widać. Ale ty śledasz Pana. Ale ty szukasz Pana. A kiedy się on ozwie? A kiedy on się odezwie? Staci. To wystarczy. Lebo moje owce czują mój głos. Dlatego, że moje owce słyszą mój głos. A oni ma nasledują. I oni mnie, one mnie naśladują. A ja im dawam wieczny żywot. I ja ich obdarzam życiem wiecznym. Mnohim staci powrchne chrześcijaństwo. Dla niektórych wystarczy chrześcijaństwo powierzchowne. Pomodlimy się. Pomodlimy się. Modlitwą pokania. Modlitwą pokuty. A potem już idziemy. A później już idziemy. A stawiamy. I budujemy. Ale o rok, o dwa przyjdą problemy. A rok, dwa później nadejdą problemy. A naraz tych to ludzi w zborze nie. A nagle się okazuje, że tych ludzi nie ma w zborze. A właśnie są jeszcze w większych grzechach, jako byli przedtem. A w rzeczywistości to jeszcze są w większych grzechach, jak przedtem. Nie bądźmy blázniwi stawiciele. Nie bądźmy głupimi budowniczymi. Ale bądźmy tymi, którzy celým srdcom hľadáme Pána. Ale bądźmy tymi, którzy całym sercem szukają Pána. Bohu sa nebude nikto posmievať. Bogu nikt nie będzie śmiać się. A viete, keď možno niekto z vás sa opýta, tak ako počuješ ten Boží hlas? Może ktoś z was zapyta się, no a jak ty słyszysz ten Boží głos? Viete, ja nepočujem nejaké hlasy. Ja nie słyszę jakieś głosy do mnie. Ale cez hlas mojho svedomia. Ale przez głos mojego sumienia. Duch Święty mówi ku mnie. Duch Święty mówi do mnie. A wiecie jak? Wiecie jak? Powiem wam przykład. Powiem wam przykład. Kiedy som sa chcel niečo dotknąć, co wiem, że Bóg si to nie praje. Kiedy chciałbym dotknąć się czegoś, o czym wiem, że nie jest to życzeniem Bożym, naraz začujem hlas svojho svedomia. O Aleksander, to nie jest pre teba. Ty sa toho nie dotýka, lebo to nie będzie dobre. Nagle słyszę głos w moim sumieniu, Aleksander,
nie dotykaj się tego, to nie jest dla ciebie, to nie skończy dobrze. Albo nie rób toto, albo toto, lebo wiesz, to nie skończy dobrze. Albo nie czyń tego czy tamtego, dlatego że nie skończy to dobrze. A wtedy, kiedy ty w Duchu Świętym, kiedy Duch Święty napełnia twoje serce, tak Duch Święty przez głos twojego świadomia mówi k tebie. Kiedy ty chodzisz w Duchu i On wypełnia twoje serce, to On, Duch Święty, przez głos twojego sumienia mówi do ciebie. Przypomina ci Słowo Chrystowo. Przypomina ci Słowo Chrystusowe. Przypomina ci Słowo Boże. Przypomina ci Słowo Boże. Ty nie poczujesz niejakie głosy. Ty nie usłyszysz jakieś głosy. Ale w ciebie funguje ten głos świadomia. U ciebie wewnątrz działa głos sumienia. Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. I tu jeszcze jest jedna bardzo istotna sprawa. Niekiedy to świadomie nie jest czyste. Nieraz to sumienie jest zanieczyszczone. A człowiek nie poczuje jasnie ten głos świadomia. I człowiek nie usłyszy jasno czy wyraźnie głosu tego sumienia. A my musimy usiłować o to czyste świadomie. A my musimy zabiegać o to, aby mieć czyste sumienie. Lebo Paweł apostol mówi. Dlatego że Paweł apostoł mówi. Ja są nie mam to przyprawione to słowo, ale myślę si, że to bardzo sam jest potrzebne. I uważam, że jest to bardzo istotne. W pierwszej Tymoteowi. W pierwszego listu do Tymoteusza. Jest to w trzeciej kapitole. Trzeci rozdział. 9. wers. 9. werset. Prwa Tymoteowa. Pierwszy list do Tymoteusza. Trzecia kapitola, 9. wers. Trzeci rozdział, 9. werset. Ale taki, który mają tajemstwo wiary w czystym świadomi. Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Widzicie? To czyste świadomie jest bardzo dôleżite, aby som ja głos Boży poczuł. Widzicie, to czyste sumienie jest bardzo istotne, aby usłyszeć głos Boży. Lebo Paweł mówi potem o tym, że niektórzy odstąpili od czystego świadomia. Dlatego, że Paweł później mówi, że niektórzy odstąpili od czystego sumienia. A poczuwają wszelijakie bajki, a wszelijo inne. Słuchają wszelkiego rodzaju baśni, albo też czego innego. Ale nie poczują Słowo Boże. Ale nie słuchają Słowa Bożego. Preto jest dôleżite, aby tajomstwo wiery fungowało w naszym życiu w czystym świadomi. I dlatego jest konieczne, aby tajemnica wiary funkcjonowała w życiu naszym poprzez czyste sumienie. A tak jest to w drugiej epistole świętego Pawła Tymoteowi. I również w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. W pierwszej kapitole, trzeci wers, Paweł o sobie wydawa toto świadectwo. W rozdziale pierwszym, w trzecim wersecie Paweł o sobie mówi takie oto świadectwo. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Widzicie, Paweł wydawa świadectwo, że ta jego służba jest w czystym świadomie. Paweł świadczy o tym, że to jego posługiwanie, jego służba jest z czystym sumieniem. Wiemy, jaki był żywot przed tym żywot Pawła apostoła. Znamy, jakie życie prowadził przedtem apostoł Paweł. Wiemy, że prenasledował cyrkę. Wiemy, że prześladował Kościół. Wiemy, co wszystko w jego żywocie było. Wiemy, co wszystko było w jego życiu. A jak jest to możliwe, że on ma czyste świadomie? Jak to jest możliwe, że miał czyste sumienie? On wyznał swoje grzechy. On wyznał swoje grzechy. Żadną swoją nieprawość nie zakrył. Żadne swoje bezprawie nie ukrył. Wyznał, dał to won. Wyznał, wrzucił to na zewnątrz. Pan Jezus obmył a oczyścił jego żywot. Pan Jezus obmył i oczyścił jego życie. A jego świadomie było czyste. A sumienie jego było oczyszczone. Pre krw a obeć baranka Jezusa Chrystusa. Ze względu na krew i ofiarę baranka Jezusa Chrystusa.
Preto vám tieto veci hovorím. Dlatego o nich mówię wam. Nemal som to na pláne vám hovoriť. Nie było to w moim planie o tym mówić. Ale Duch Svätý ma vedie, aby som vás k tomuto viedol. Ale Duch Święty prowadzi mnie, aby w tym kierunku was prowadzić. Aby som vám povedal, že ten zápas, ktorý tu bol začatý a ktorý začnete vo svojom srdci, aby ste išli do hĺbky. Aby ta walka, która rozpoczęła się, która tu była rozpoczęta i będzie kontynuowała w waszym życiu, abyście udali się do głębi. Aby to nie było powierzchowne. Aby to nie było takie powierzchowne tylko. Lebo brat Czesław, brat Barkoci odjdą. Także brat Czesław i brat Barkoci odjadą. A o dwa tygodnie już zapomnicie, co tu było. A dwa tygodnie później już zapomnicie o tym, co tu było. Ale jak chcecie stawać tu pewną, głęboką stawbę w swoim wnętrzu. Ale jeżeli chcecie budować ten mocny budynek w swoim życiu, wy musicie iść do komórek swoich. Musicie iść do swoich komórek. A głęboko, głęboko kopać. I głęboko, głęboko kopać. Miłować bratów i siostry. Miłować braci i siostry. Wszyscy są wyżsi ode mnie. Wszyscy są wyżsi. Wtedy, kiedy ja są głęboko tam przed Panem. Kiedy ja jestem tam w głębinach, głęboko przed Panem. Wszyscy są wyżsi ode mnie. Wszyscy są wyżsi ode mnie. A potem a tak aj służy. A później również i tak usługuję im. Nie umywam głowy. Nie umywam im głowy. Bratom a sestram. Braciom i siostrom. Ale kiedy są tam dole. Ale kiedy jestem tam na dole. Umývam nohy. Umývam nohy. A viete, keď sa pozriem na svojho brata. A kiedy popatrzycie na mojego brata. Alebo na moju sestru. Alebo na siostrę moją. Ktorej slúžim. Ktorej usługuję. Ja ju vidím vyššiu od seba. Ja ją wtedy widzę wyżej od siebie. My nie slúžime z hora, ale z dola. My nie usługujemy tak z góry, z pozycji, ale tak pod dole. Len ten človek, ktorý ide hlboko a dole, ten pochopil tajomstvo služby. Tylko ten, który idzie głęboko i uniża się, ten zrozumiał tajemnicę posługiwania. Kolko mamy czas? 40 minut. Do polu. Moi drahi, ja nie wiem, co wy robicie w tej Bydgoszczy, ale tu wam beży czas. Ja nie wiem, co wy tu robicie w tej Bydgoszczy, ale tutaj czas biegnie. A budeme musieť končiť. Ja som ešte nekázal. Budeme musieť končiť a ešte nerozpočujem kazania. Moji drahí, prečítajme si Božie slovo. Moji drodzy, popatrzmy do Božego slova. Prečítame. Prečítame z Lukášovho Evanielia 4. kapitoli. Prečítame z Evangelii Lukáša z rozdielu 4. A prosím, milého brata, aby sme ušetrili čas. Aby zaoszczędzić czas, to proszę brata, aby przeczytał w polskim języku. Od pierwszego wiersza. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, od wiersza pierwszego. Aż po koniec 14 wersetu. Aż po koniec 14 wersetu. Łukasz, 4 rozdział, od początku. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go diabeł na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci całą tę władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. A potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie.
Znowu dam otázku. Znowu zadaję pytanie. Chcemy zwycięski żywot w Panu Jezusowi? Czy chcemy zwycięskiego życia w Panu Jezusie Chrystusie? A czy wierzymy, że taki żywot istnieje? A czy wierzymy, że w ogóle istnieje takie, taka możliwość, takie życie? Ako byście nakreślili graf waszego duchownego żywota? W jaki sposób graficznie namalowalibyście przebieg życia waszego, duchowego życia? Idziemy równo za Panem Jezusem. Czy tak równo na poziomie idziemy, naśladujemy Pana Jezusa? Albo raz górę, raz dole. Albo raz w górze, raz na dole. Raz na ciaru, raz pod ciaru. Raz nad kreską, raz następnym razem pod kreską. Czy nasz żywot taki wyrównany, taki upewniony? Czy nasze życie jest takie wyrównane, takie umocnione? Nie to, żebyśmy nie mieli burki, nie mieli ciężkości, nie mieli zapasy, może, że nie mieli slzy w oczach. To nie. To nie o to chodzi, żebyśmy mieli walk, zmagań, czy łez w oczach. O to nie chodzi. Ale czy my wiemy iść nieochwiejnie, stale w wierze za Panem Jezusem? Czy jesteśmy w stanie iść cały czas równo w wierze, naśladując Pana Jezusa? Albo aj nasz duchowny graf naszego żywota jest asi taki. No teraz mamy konferencję, tak o, ako idziemy górę. A czy potem przyjdą wszedne dni, a o, ako będziemy dole. O, teraz mamy, czy to wygląda tak? O, teraz mamy konferencję, to jesteśmy na szczycie u góry, a potem przyjdą szare dni, no to znowu na dole. Ako to przeżywamy? Jak to przeżywamy? Wiecie, u nas na Slovensku sme mali jednego humoristu. U nas na Słowacji był taki satyryk, który rozprawał, ako zápasil z medvedom. Który opowiadał o tym, jak to on walczył z niedźwiedziem. A hovorí, chytil som sa s ním zápasy. Tak mówi, tak złapałem go, tak za bary i A začali sme sa začali sme zápas. I začaliśmy te zápasy. A raz bol medveď hore, raz som ja bol dole. Raz bol medveď hore, raz som ja bol I dole. I mówi, raz był niedźwiedź w górze, drugim razem ja byłem na dole. I znowu niedźwiedź w górze, i znowu ja na dole. A wiecie, stale był medwiedź hore. Ale widzicie, cały czas niedźwiedź był na górze. A on był pod medwiedziem. A on był pod niedźwiedziem. Ale on to tak rozprawał, ako keby sa to striedalo. Ale on to tak opowiadał, jakby to się zmieniało. Ale w skuteczności wżdy mówił, że był pod medwiedziem. Ale w rzeczywistości to on zawsze mówił, że on był pod niedźwiedziem. Tak jest to z mnogimi chrześcijanami, że są tak pod medwiedziem, pod ciarą. Tak to bywa z wieloma chrześcijanami, że oni są tak pod niedźwiedziem, pod tą kreską. Ale Pan Jezus Chrystus preto przyszedł, abyśmy mieli zwycięstwo. Ale Pan Jezus przyszedł z tego powodu, abyśmy w zwycięstwie chodzili. Ja wiem, że masz swoje ciężkości. Ja wiem, że masz swoje trudności. Ja wiem, że masz zapasy swojego żywota. Ja wiem, że masz walki w swym życiu. Ale aj to wiem, że Pan Jezus przyniósł pre teba zwycięski żywot. Ale również i to wiem, że i dla ciebie Pan Jezus przyniósł zwycięskie życie. A tak som hľadal w dziejinach takiego człowieka, który išiel takto zwycięsnie, taką równą ciarą. I dlatego szukałem w historii człowieka, który by tak równo po tej równo szedł. Wiecie, a było to bardzo zwłaszne. Wiecie, a szczególnym to było? Studował som autobiografię aj takich mężów, cez których Pan Bóg przyniósł przebudzenie. I studiowałem autobiografię, czy biografię mężów Bożych, przez których Pan Bóg dał przebudzenie. Wielkie rzeczy sa działy. Wielkie wydarzenia działy się. Išli krásne za Pánom Ježišom. Naśladowali pięknie Pana Jezusa. On im bol všetkým. On był dla nich wszystkim. A potem przyszedł jeden moment a padli do depresji. A później nastał pewien moment i upadli do depresji. Inni zase przyszedł moment, zbohatli
a wyszło to z nimi hore. I nie znowu doszli do pewnego momentu, wzbogacili się i nagle poszli w górę. A tak som hľadal taký príklad, ktorý by som si zobral za vzor svojho života. I tak szukałem takiego przykładu, który dla mnie byłby wzorem do mojego życia. A viete, našiel som jeden jediný. I znalazłem tylko jeden jedyny. A to je príklad Pána Ježiša Krista. A to jest przykład Pana Jezusa Chrystusa. Vidím v jeho živote, ako prišiel do Nazareta a tam otvoril svoje, otvoril proroka Izajáša a otvoril svoje ústa, aby učil tých ľudí. I widzę go, ako prišiel do Nazaretu i tam otvoril, podano mu księgi proroka Izajáša, otvoril ústa i naučal. A oni najprv sa tešili tým ľúbezným slovám. A oni z początku cieszyli się tym miłym słowem. A on im mówi, teraz sa to naplnilo vo vašich uszach. A on mówi, a teraz to wypełniło się w waszych uszach. A oni mówi, co si ten o sobie myśli? A on mówi, a co on sobie myśli o sobie? Wszak my mu damy. O, my mu pokażemy. Nahniewali sa. Rozgniewali się. Wygnali go won zo synagogi. Wypędzili go na zewnątrz synagogi. A chcieli go sodzić dole. I chcieli strącić go w dół. A on co urobił? A co on uczynił? No, keście ma już sem dowiedli na tą skalę, no tak ma już sodźcie. No, jakście mi już doprowadzili tu na brzeg tej skały, to mnie strąćcie teraz. Nie. Nie. Odszedł spomiędzy nich. Odszedł spomiędzy nich. Potem przyszła inna sytuacja. Już nie przyszła, nadeszła inna sytuacja. Nasycił wielki zástup na puszczy. Nakarmił wielkie mnóstwo ludzi. Niech żyje król! Niech żyje król! Chcieli go urobić królem. Chcieli uczynić go królem. Chcieli go wyzdwignąć. Chcieli go podnieść do góry. A on mówi, no to jest już lepsze. O, to już jest lepsze. Tak, tak powiedział? Nie. Nie. Co urobił? Co mu czynił? Nie dowolił, aby go zodwigli. Nie pozwolił na to, aby go wynieśli. On odszedł z pomiędzy. On odszedł z pośród. I szedł na ciche miejsce, na wrch, aby się modlił. Oddalił się na ustronne miejsce, tam na górę, aby się modlić. Widzicie, w jego żywocie widzę to, że on nie padł do depresji. Widzicie, w jego życiu widzę to, że on nie upadał do depresji. Do głębin. Do głębokości. A zase ani nie niechał się zodwignąć niegdzie. Ale również nie pozwolił się podnieść do góry. A on iszedł zwycięznie. Od początku aż do końca swojej cesty. A on szedł w zwycięstwie od początku aż do końca. Nie widzimy w jego żywocie te sinusoidy. W jego życiu nie widać takiej sinusoidy. Mal zápasy. Miał walkę. Mal sytuację, gdzie go prenasledowali ci faryzei. Miał sytuację, gdzie na przykład faryzeusze prześladowali go. Ale on wždycky sa díval na swojego niebieskiego. Ale on zawsze patrzył się na swojego Ojca Niebiańskiego. On sa nie dziwał na to, co chcą jego uczennicy. On nie patrzył się na to, co uczniowie jego chcą. Nie dziwał się na to, co chce jego matka albo jego bracia. Nie patrzył na to, nie zważał na to, co chce jego matka albo jego bracia. On sa nie dziwał na to, co chcą faryzeowie a zakonnicy. On nie patrzył na to, co chcą faryzeusze czy ludzie zakonu. Lebo keby sa bol díval na týchto ľudí, jeho život by bol taký ako vlny mora. Bo gdyby patrzył się na te oczekiwania tych ludzi, to jego życie byłoby jak fale na morzu. Ale on sa stále díval na svojho niebieskiego Ojca. On ciągle otecka. Patrzył na swojego Ojca Niebiańskiego. Ojcze, stań sa Twoja wola. Ojcze, niech wypełni się wola Twoja. Widzicie, bracia i siostry? Widzicie, bracia i siostry? Tajemstwo zwycięskiego życia. Tajemnica zwycięskiego życia jest w tym, że my poczuwamy, a wnímamy, co mówi nasze okolie. My słuchamy i reagujemy na to, co mówi nasza okolica. Ale wszystko podriadujemy tomu pohľadu na Pána Ježiša Krista. Ale wszystko podporządkujemy pod to spojrzenie na Pána Jezusa Chrystusa. A potom je ta cesta naszego života równa. A później droga życia naszego jest równa. Keď som bol taký malý chlapec, kiedy byłem takim młodym, małym chłopcem, otec ma vyniesol na roľu. Ojciec wyprowadził mnie na pole. A hovorí, syn môj, ty sa tu hraj.
a ja idem orać. Mówi, synu, baw się tutaj, a ja będę orał. Założył pluch. Położył pług. Świhol konika. Strzelił batem. Do krku si dal tu obodzu. Te lejce położył sobie tutaj na szyję. Chwycił za toho pluchu. Chwycił za ten pług. A išiel. I rozpoczął. A ja som sa díval, a to bola taká rovná brázda. A ja tak patrzyłem się na to, to było taki, ta orka była taka równiutka. Keby som bol vyťahol šnúru, gdybym wyciągnął sznurek. Taká bola rovná. Tak równa była. A ja sa pýtam, pýtal som sa otca. I pytałem się ojca. Otecko, ako dokážete takú rovnú brázdu? Mówię, tatusiu, a jak to jest w stanie, że ty tak właśnie taką równą orkę tu orzesz? Ojciec się na mnie usmiał. Ojciec się uśmiał, uśmiechnął do mnie. Powiem ci to tajemstwo. A on mówi, no, podzielę się z tobą tą tajemnicą. Widzisz tam daleko ten strom? Widzisz tam w dali to drzewo? Tam jest ta granica. Tam jest ta granica. Tam k tomu drzewu mam wyjść. Tam do tego drzewa mam dotrzeć. Ja nastawim ten swój pluch. Ja ustawię swój pług. Konika pohnem tym smerom. Ustawię konia i popędzę w tym kierunku. Drżim sa pluhu. Trzymam się pługa. A stale mam przed sobą konia a ten strom. A cały czas mam przed sobą konia, a tam to drzewo. Ako náhle vidím, že ten chrbát konia sa odkláňa od toho stromu, už aj ho naprávam. Jakkolwiek zauważę, że kręgosłup konia, czy plecy konia odchylają się, odchodzą w bok tego drzewa, to wtedy lejcami koryguję. A tak sa to dzieje, że moja brazda jest równa, syn mój. I w taki sposób właśnie to jest to, że ta orka, ta skiba jest równa. Stale sa dívam do cieľa. Cały czas patrzę na cel. A wszystko podriadiłem tomu to cieľu. I wszystko podporządkuję właśnie temu celowi. A wtedy neskôr som si spomenul, ako hovorí Pán Ježiš, nikto, kto položí svoju ruku na pluch a obzeria sa dozadu, nie je hoden do kráľovstva Božieho. Dopiero później przypomniałem sobie, że Pan Jezus mówił o tym, że nikt, kto chwyci za pług, przyłoży rękę do pługa i ogląda się do tyłu, nie jest zdolny do pracy w Królestwie Bożym. Lebo predstavte si, že vy máte pluh v ruke a pozeráte sa dozadu a zaujímate sa tam, ja neviem, o čo všetko, tak ako bude ten... Taká to bude naša cesta. Prowadzicie orkę, trzymacie ręce na pługu, ale patrzycie do tyłu, zajmujecie się, obserwujecie co bądź, jaka będzie ta orka. A viete, prečo je... Ten nasz żywot taki mnogokrát jako taka sinusoida. Wiecie dlaczego wielokrotnie życie nasze jest taką sinusoidą? Lebo sa nie dívame na Pana. Dlatego, że nie patrzymy na Pana. Lebo sa dívame tak, ako Peter sa díval na vlny, na tie okolnosti života a začneme tonúť, ideme dole. Dlatego, że patrzymy się tak jak Piotr na te fale, na te okoliczności życia i upadamy w dół, toniemy. Ale tajomstvo toho života bola v tom, že Peter sa mal dívať na Pána Ježiša. Ale tajemnica tego życia polegała na tym, že Piotr miał patrzeć na Pána. Áno, Pán sa zmiloval, keď videl, že Peter ide dole, chytil ho a vyťahol ho. Ale Pán okázal mu láske, kedy videl, že Piotr lečí v dół, podal mu rękę i wyrwał go. Ale už tam bola sinusoida. Ale to już było sinusoida. Aj teba koľkokrát Pán zachoval. Ile razy ciebie Pan Bóg zachował? A teba kolkokrát wyciągnął z twoich depresji? Ilekroć Pan ciebie wyciągnął? Z twoich obaw, z twoich strachów cię wyciągnął. Z twoich obaw, z twoich strachów. Ale czy Pan Bóg nie ma przyprawioną taką cestę, że ty niech cokolwiek się dziejesz, ty się dziwasz na Pana? Ale czy Pan nie ma przygotowane takiej drogi, równej drogi, że cokolwiek by się wydarzało w twoim życiu, ty patrzysz na Pana. Co to spowoduje, że my nie dokażemy tak zastać pewnie? Co to sprawia, że nie jesteśmy w stanie tak pewnie równo stać? Kiedy naraz zaczniemy tonąć. Kiedy nagle zaczynamy tonąć. Ale keď brat alebo sestra powie, o ty bratčanko, ty si požehnaný brat, tak nás to tak nadúva, viete, ako až začínam pršať do nosa. Tak jak, albo tak jak kiedyś powie ktoś, bracie Aleksander, ty jesteś takim mężem Bożym i mnie to zaczyna tak nadymać, nos się podnosi tak, że deszcz mi już do nosa
pada. Co to spowoduje te to wątpliwe przeżywanie człowieka? Co powoduje te odchylenia w życiu człowieka, w przeżywaniu życiu człowieka? Że nie jesteśmy wewnętrznie swobodni od okolności żywota. Że we wnętrzu nie jesteśmy uwolnieni od okoliczności życia. Zaczniemy się bać. Zaczniemy się bać. Albo puścimy pychę do swojego serca. Albo puścimy pychę do swojego serca. A potem, czym więcej tym to wecjam przepadamy, tym większa jest ta amplituda naszej krzywki. A czym więcej tych rzeczy puścimy do naszego życia, tym większe jest amplituda, wychylenie właśnie od góry do dołu. A czym więcej spolegniemy na Pana, tym jest to mierniejsze. A czym bardziej spolegamy na Panu, tym jest to takie łagodniejsze. A kiedy my wierzymy, aj uprostred burok a ciężkości żywota, my możemy iść bezpieczną cestą do cieła. A kiedy my wierzymy, nawet w środku burz i trudności, my możemy równą drogą iść, podążać w kierunku celu. Teda powiedaliśmy si, że te okolności żywota tie nas strachają albo wyzdwihują. I mówiliśmy o tym, że właśnie te okoliczności życia powodują, że albo nas to ściąga w dół, albo nas to wyrzuca, wynosi w górę. Ako sa możemy oswobodzić od okolności, od wszystkiego? W jaki sposób możemy uwolnić się od okoliczności, od wszystkiego? Gdyby to nie było możliwe, tak by nam Pan już nie był ukazał, a dał ten to przykład. Gdyby to było nieosiągalne, wtedy Pan Jezus nie dałby i nie pokazałby nam tego przykładu. Ale On nam ukazał przykład. Ale On nam pokazał przykład. Wiecie, to jest duchowny bój. To jest duchowa walka. Niektórzy tu ten duchowny bój rozłożą na 40 roków. Niektórzy tą duchową walkę rozkładają na 40 lat. 40 roków zapasy z tym, że o, Panie Boże, Ty widzisz, jakie ja mam pokuszenie z żonami. Przez 40 lat mówią, o Panie Boże, Ty widzisz, jakie pokusy dla mnie, jaką pokusą dla mnie są kobiety. Albo jakie pokuszenia są pre mnie mużowie. Albo jakimi pokusami dla mnie są mężczyźni. Aż na 40 roków czekają, że z nich proste już wystarną z tych żiadosti. I przez te 40 lat czekają, że już jakby zestarzeją się i wyjdą poza te pożądliwości. Ale wiecie, z grzechu się nie da wystarnąć. Ale wiecie, z grzechu nie można zestarnąć. Niekiedy poczułam 80-rocznych dzieduszków, że rozprawają jako puberciacy. Nieraz słucham 80-letnich staruszków, którzy rozmawiają jak nastolatki. Ja nie poniżuję starych. Ja nie ubliżam, nie poniżam starszych. Ja poczuwam tych to ludzi. Ja słucham tych ludzi. A widzę, że nie wystarli z grzechu. A widzę, że oni po prostu nie zestarli z tego grzechu. Nie zestarzeli się z tego grzechu. Można, że gdyby jeszcze w tej truchle mogli myśleć na grzech, jeszcze tam by myśleli na grzech. Może gdyby już w trumnie byli, może by jeszcze tam myśleli o tym. Ako sa możemy zbawić? Ako możemy zwyciężyć nad tymi okolnościami, a żiadostiami to jak wszystkie? Możemy pozbyć się, jak możemy zwyciężyć nad tymi okolicznościami i pożądliwościami? Rozmienimy to na 40 roków, albo to sustredzimy do 40 dni. Rozdzielimy, czy rozmienimy to na, rozciągniemy to na 40 lat, albo to ściśniemy do 40 dni. Pan Jezus Chrystus nastąpił tu cestu záchrany ludzkiego żywota. Pan Jezus rozpoczął drogę ratunku ludzkiego życia. A wydał świadectwo o Ojcowi, że jest prawdziwy. I wydał świadectwo o swoim Ojcu, że jest prawdziwym. I szedł ku chrztu Janowemu. Szedł do chrztu Jana. A hneď tam w wodzie miał pierwszą przekażkę. A już w wodzie miał pierwszą przeszkodę. Ten jego przyjaciel. Ten, który go miał chrzcić. Ten, który go miał chrzcić. Ty idziesz ku mnie. To ty idziesz do mnie? Ja bym miał być od ciebie pokrzczony. To ja przez ciebie miałbym być ochrzczony. A Pan Jezus mówi, niechaj Jan. A Pan Jezus mówi, zostaw Janie. Jan, nie możemy rozmyślać teraz cielesnie.
My teraz nie możemy tak rozważać to w cielesny sposób. Ja nie mogę zadziwać na to, co ty chcesz, albo co ty ludzie chcą. Ja nie mogę teraz patrzeć się na to, co ty chcesz, albo co, czego ci ludzie oczekują. Ja teraz muszę zadziwać na to, co chce mój niebieski ojciec. Ale ja teraz muszę patrzeć na to, co mój ojciec niebieski Niechaj, chce. Niechaj, Jan. Zostaw to, Janie. Napełnij swoją służbę. Wypełnij swoje posługiwanie. A Jan pokrzcił Pana Jezusa. I Jan ochrzcił Pana Jezusa. Pan Jezus nie niechal zbiatnąć wolę ludzi. Pan Jezus nie pozwolił zwieść się przez wolę ludzi. Kolkokrát sa boja ludzie wyznać Pana Jezusa Chrystusa w krście, lebo co powiedzia rodzice, no ani dziedzictwo mi nie dają. Nieraz ludzie boją się wyznać Pana Jezusa przez chrzest, bo co powiedzą rodzice, nawet majątku mi nie przekażą. A potem hneď już ta cesta jest krywa od początku. A potem nie wiedzą, że ta droga już z samego początku jest wykrzywiona. Ale pozrite za Pan Jezus sa nie niechal odradzić ani zo świętym człowiekom. Widzicie, Pan Jezus nie pozwolił sobie, nie pozwolił na to, aby doradzał mu, aby sprowadził go w bok nawet święty człowiek. Ale poglądał na to, co chce jego niebieski ojciec. Ale patrzył na to, co jego niebiański ojciec chce. A tak był pokrzceny, a Duch Święty zostąpił na niego. I został ochrzczony, a i Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na niego. A było poczuć głos, który zazniel, toto jest mój milowany syn, którym sa mi zalubilo. I był słyszany głos, który mówił, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Wiecie, mnohi ludzie, którzy poczuwają na ludzi, chcą si zasłużyć, albo niejako kupić si chcą to, że Panie Boże, aby ja som sa Tebe páčil. Ludzie, którzy opierają się na opiniach innych ludzi, są tymi, którzy chcą zasłużyć sobie albo kupić od Pana to, Panie, ja przez to chcę się Tobie podobać. A tak dają się na wszelijakie służby a prace a dobroczynne akcje. I właśnie rozpoczną różnego rodzaju prace, akcje, jakieś dobroczynne działanie. Aby zalubili Bogu. Aby poprzez to podobali się Bogu. A nigdy k tomu nie dojdą, że oni sa lubią Bogu, aj keď celý svoj život obetujú. I nigdy nie osiągną to, że będą Bogu się podobać, chociażby całe życie ofiarowali Bogu. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo oni nie posłuchają Boga. Dlatego, że oni Boga nie słuchają. Oni robią náhradné veci. Oni robią piękne rzeczy. Nie piękne, náhradné. Nie to, co Bóg chce, ale to nieco inne robią. Oni robią rzeczy takie, znaczy inne rzeczy, nie to, co Bóg chce. Rezerwowe czy zapasowe. Tak. To znamená, a tak to si chcą kupić to, że aby som sa ja lubił Bohu. I poprzez to chcą jakby wkupić się, czy zyskać łaski od Boga. Ale kiedy ty będziesz konać Bożą wolę, Bóg sam da świadectwo do twojego serca. Ty si moja milowane dziecię. Ale kiedy ty będziesz wypełniał wolę Bożą, to sam Bóg poświadczy to w twoim sercu, że ty jesteś mój umiłowany, umiłowane, umiłowana dziecko Boże. Lebo ten duch świeci naszemu duchu, że jesteśmy Bożie dzieci. Halleluja. Dlatego, że jego duch poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy jego dziećmi. Nie mój duch świeci duchu Bożemu, Panie Boże, ja są twoje dziecię. No nie wiesz, no jeszcze ci muszę nieco urobić, aby si to wiedział. No jeszcze sa viac budem rozdawać, a jeszcze viacej budem proste, ja nie wiem, po kolena hliesť. To nie nasz duch świadczy i przekonuje Ducha Bożego, no Panie, czy ty nie wiesz, co ja robię? Jeszcze to będę robił, jeszcze tutaj, aby poprzez to zasłużyć. Ale Duch Boży, Duch Święty świeci mojemu duchu, naszemu duchu, żeśmy Bożie dzieci. Halleluja. Ale to Duch Święty, poświadcza duchowi naszemu, mojemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A tak Pan Jezus posłusznie idzie do tego Jordana. I Pan Jezus w posłuszeństwie poszedł do Jordanu. A Ojciec świeci, toto jest mój umiłowany syn. Ojciec poświadcza, to jest mój umiłowany syn. Obyśiel si Jordan? Czy ty obszedłeś Jordan? A myślisz si, że stačí, że kiedy si bol malý, ťa pofrkali w kostole, pan farar mal taką svatú vodu a
Może myślisz, że to wystarczy, kiedy byłeś niemowlęciem i poszedłeś do kościoła i ksiądz tą święconą wodą tak cię skropił? A kiedy ta kłapka na ciebie kłapła, tak si... A kiedy tak kropelka spadła na ciebie, to zapłakałeś? A to staci. I to wystarczy. Niektórzy chrześcijanie się boją od wody. Niektórzy chrześcijanie boją się wody. Tam przychodzi to świadectwo. Tam przychodzi to świadectwo. Ty si mój umiłowany syn. Ty jesteś mój umiłowany syn, którym sam mi zalubiło. W którym mam upodobanie. Lebo ty posłuchasz moje słowo. Że ty słuchasz mojego słowa. Ty sam nie dziwasz na ludzi. Nie patrzysz na ludzi. Ty sam nie dziwasz na tych, którzy mają wysokie czapki na głowach. Ty nie patrzysz na tych, którzy mają takie wysokie czapki na głowach. Ale ty sam dziwasz na mnie. Ale ty patrzysz się na mnie. Ty potrzebujesz świadectwo z nieba. Ty potrzebujesz świadectwo z nieba. Ty nie potrzebujesz świadectwo, ja nie wiem, z Rzymu. Ty nie potrzebujesz świadectwa, nie wiem, może z Rzymu. Albo niegdzie z Ameryki. Albo ze Stanów Zjednoczonych. Albo do końca z Toronto. Albo może to z Toronto. Ty potrzebujesz świadectwo z nieba. Ty potrzebujesz z nieba świadectwo. A to świadectwo z nieba ci da pokój do twojego serca. To świadectwo z nieba da ci pokój do twojego serca. Wtedy, kiedy ho budziesz posłuchać. A wtedy ten... Jeszcze jedno? Kiedy ho budziesz posłuchać. Kiedy będziesz go słuchał. A Pan Jezus napełnił wolę swojego Ojca. A Pan Jezus wypełnił wolę Ojca swego. Był pełny Ducha Świętego. Był pełen Ducha Świętego. Duch Święty spoczynął na nim. Duch Święty spoczął na nim. A moglibyśmy powiedzieć, tak teraz, Panie Jezusiu, tam jest synagoga, tam są ludzie, tam są zástupy. Chodź a służ. Moglibyśmy powiedzieć, Panie pełny Jezu, Ducha Świętego. Jesteś pełen Ducha Świętego? No więc, tu jest synagoga, tam są ludzie, tam są potrzeby. Idź i usługuj. A Pan Jezus nie szedł. Nie rozbiegł się hneď do synagogi. A Pan Jezus nie szedł. On nie wybiegł, poleciał od razu do synagogi. Nie starczy być napełniony Duchem Świętym? To nie wystarczy być tylko napełniony Duchem Świętym? Je trzeba jeszcze nieco viac? Czy jest jeszcze coś więcej? Ano. Tak. Pozrite, Pismo to mówi. Popatrzmy, Pismo o tym mówi. Szynnijcie si w Lukaszowym Ewangeliu. Zauważcie w Ewangelii Łukasza. W 4 kapitole pierwszy wers. Co mówi o Panu Jezusie? W 4 rozdziale pierwszy werset, co mówi o Jezusie? Jezus pełny Świętego Ducha się nawrócił od Jordana. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu. A potem sa pozrite, przeczytajmy ten 14. wers. A teraz popatrzmy i przeczytajmy 14. werset. Ako sa vrátil z púšte? Jak wrócił z puszczy? A Ježiš sa navrátil v moci Ducha. I powrócił Jezus w mocy Ducha Świętego. Je to rozdiel byť plný Ducha Svätého a v moci Ducha Svätého? Czy jest różnica między tym w pełen Ducha Świętego a w mocy Ducha Świętego? Wiecie, mnohokrát vidím ľudí, ktorí prežijú naplnenie Duchom Svetým a potom sa rozbehnú do služby a potom vidím raz hore, raz dole a vidím mnohokrát sinusoidu v ich službe a v ich živote. Wiele ľudí je z takých, ktorých observuje, že oni zostanú naplnení Duchem Świętym i później tak wylecą do tego usługiwania, ale widać u nich tą sinusoidę raz w górze, raz na dole. Co chyba w żywocie tych to ludzi? Co brakuje w życiu tych ludzi? Tu jest napisane o Panu Jezusowi, że z pustyni się wrócił w mocy Ducha Świętego. Jest napisane, że z pustyni wrócił w mocy Ducha Świętego. A mnohokrát chrześcijanie tak rozumieją, że ja mam moc Ducha Świętego. I wielokrotnie chrześcijanie tak rozumieją, że to ja mam moc Ducha Świętego. Wiecie, jak jest to w prawdzie? Wiecie, jak to jest właściwe? Że Duch Święty wziął mnie do swojej mocy. Że to Duch Święty mnie wziął pod swoją moc. Nie ja mam w mocy Ducha Świętego. To nie ja trzymam w mocy Ducha Świętego. Ale On ma w swojej mocy mnie. Ale to On w swojej mocy trzyma mnie.
Widzicie, a to jest wielki rozdział. A widzicie, tu jest wielka różnica. A tu Pan Jezus Chrystus na to, pozrime, co się tam udziało. Ako się to stało, że On, plný Ducha Świętego, On wszystkie te oblasti života oddał do mocy a vlády Ducha Świętego. Popatrzmy na to, co się wydarzyło, że Pan Jezus, ten pełen mocy Ducha Świętego, wszystkie sfery życia poddał pod moc Ducha Świętego. To były trzy sfery života. To były trzy sfery jego życia. Ta pierwsza sfera mówi, powiedz tym chlebom, powiedz tym kamieniom, aby sa stali chlebmi. Pierwsza sfera to było, kiedy diabeł mówił, powiedz do tych kamieni, przemień ich w chleb. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo 40 dni hladować. Dlatego, że 40 dni głód nie jeść. Tak sa ozval ten žalúdok. Odezval się žalúdok. Ale prečo taký atak na ten žalúdok? A dlaczego taký atak akurat na žalúdok? Prečo Pán Ježiš išiel do postu? Prečo nešiel s koláčmi na tú púšť? Aj tak mohol tam zápasiť. Dlaczego Pan Jezus šiel do postu na tą pustynię i nie miał z sobą jakichś kołaczy, jedzenia? Mógł też tak tam spędzić czas. Prečo on urobil útok na ten svoj žalúdok. Dlaczego on jakby zaatakował ten svoj žalúdok? Ja som si vždy myslel, že ako mladý človek, že centrum všetkých žiadostí ľudského tela je v sexuálnej oblasti. Ja zawsze myślałem jako młody człowiek, že centralne pożądliwości życia człowieka to są w sferze seksualności. Ale viete, skúste 40 dní nie jesť a nie piť. Spróbujcie 40 dni nie jeść i nie pić. Już potem wam rozum nie przyjdzie ani na seks. Już nawet na myśl nie przyjdą te rzeczy. Len wiecie, co wam będzie furt po rozumie chodzić. Ale wiecie, co ciągle będzie chodzić po waszej głowie? Kawałek chleba. Kusok chleba. Kanapku. Kanapka. Kusok chleba. Kawałek chleba. Widzicie? Widzicie? A tu się ukaże, że centrum wszystkich żądostí ciała jest tu. I ukazuje, tu się ukazuje, że centrum wszystkich pożądliwości ciała jest tutaj. A kiedy ty będziesz wiedzieć si rozkazać swojemu żołądku, a kiedy ty będziesz w stanie rozkazać żołądkowi swemu, tak będziesz wiedzieć rozkazać aj innym żądostiam. Wtedy będziesz zdolny rozkazać i innym pożądliwości. Preto idziemy do modlitieb a postu. Dlatego udajemy się, aby modlić się i pościć. Abyśmy zautočili na tú centrálu. Abyśmy przeprowadzili atak na tą centrálę. Lebo wspomnijcie si, jak som hovoril o tom, že keď sa narodí ten malý človečík, to prvé je preto, že sa ozval žalúdok. Przypomnijcie sobie, kiedy mówię o tym, kiedy ta mała istotka, to małe dziecko urodzi się, to płacze, a najpierw odzywa się żołądek. A to nie preto, aby nie preto plače, že by chcel vidieť, ja neviem, nejaký film alebo čo. On nie płacze po to, aby chciał widzieć jakiś może film albo nie wiem co. Tu to začína. Tu to rozpoczyna się. A preto Pán Ježiš Kristus ide tam proti tej centrále, tam odkiaľ sa to všetko rozvinulo. I dlatego Pán Jezus ide tam až do sedna sprawy, tam skąd to pochodzi, skąd się wszystko rozwinęło. A żołądek mu mówi, jak mi nie dasz kusok chleba, zomrzesz. A żołądek mówi, dzień. Każdego dnia mówi, jeżeli nie dostanę kawałka chleba, to umrzesz. A on mu mówi, nie ty mi będziesz dyktować, co ja mam robić. A on mówi, ty nie będziesz mi dyktował, co ja mam robić. Ja nie twoją wolę będę napełniać. Ja nie twoją wolę będę wypełniać. Ale wolę swojego niebieskiego Ojca. Tylko wolę swojego Ojca niebiańskiego. Twój głos jest bardzo silny we mnie. Twój głos jest bardzo silny we mnie. Ale jasniejszy jest głos mojego niebieskiego Ojca. Ale toho budem počúvať. Wyraźniejszy jest głos mojego Ojca niebiańskiego i tego będę słuchać. No. Moi drahi. Moi drodzy. Preto my wchádzame do modlitieb a postu. Dlatego udajemy się, czy podejmujemy modlitwy i posty, abyśmy pokorili svoj žalúdok, abyśmy ukorzyli nas żołądek, abyśmy pokorili všetky tie žiadosti, ktoré sa odvinuli
od żołądka, od uszy, od oczu, od seksualnych żądostw. Abyśmy ja nie wiem, co wszystkiego. Upokorzyli te wszystkie nasze pożądliwości, które rozwinęły się od żołądka, oczu, uszu, seksualnych i nie wiem co jeszcze. A Pan Jezus Chrystus odpowiada diabłowi: nie na samym chlebie będzie żywy człowiek, ale na każdym słowie, które wychodzi z ust Bożych. I dlatego Pan Jezus odpowiada szatanowi: nie samym chlebem będzie człowiek żyć, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A oblast wszystkich żądostw ciała odozdał pod władzę a moc Ducha Świętego. I sferę wszystkich pożądliwości ciała oddał pod moc i autorytet Ducha Świętego. To znaczy żądość żołądka. To oznacza pożądliwość żołądka. Żądość oczu. Pożądliwość oczu. Żądość uszy. Pożądliwość uszu. Chlubną pychę żywota. Chlubną pychę życia. To wszystko odozdał pod władzę a moc Ducha Świętego. To wszystko oddał pod moc i autorytet Ducha Świętego. Ale tu są jeszcze dwie rzeczy. Ale tam są jeszcze dwie sfery, które trzeba pod władzę a moc Ducha Świętego dać. Które trzeba oddać pod autorytet i pod moc i autorytet Ducha Świętego. Będziemy kończyć. Będziemy kończyć. Skusim to. Veľmi sa omlúvam, bratia a sestry, ale veľmi ten čas uteká a buďte ešte chvíľočku trpezliví. Przepraszam vás, ten čas tu u vás tak szybko leci. Bądźcie ešte chvíle cierpliwymi. Čo je tá druhá oblasť? Co jest ta druga sfera? Viete, to je, diabol hovorí, ukázal mu kráľovstva celého sveta. Čiže diabol pokázal mu kráľovstva całego świata. A hovorí, to všetko ti dám. A mówi, to wszystko ci dám. Ty budeš volať to. Ty budeš volať, čo znamenať. Ty budeš coś znaczyć. Všetci sa ti budú kláňať. Všetci sa budú kláňať pred tobou. Lízať budú prach pred tebou. Będą lizać proch, całować proch przed tobą. Ty budeš volať to. Ty będziesz cokolwiek, ty będziesz znaczyć. Len urob taką maliczkość. No, to jest takie. Zrób tylko tak, takie maleństwo. Tak sobie poklon troszkę przede mną. Tylko tyle, tak się schyl przede mną. Nie musisz ani tak głęboko, ale tak. Nie musisz tak głęboko, tak trochę. Korupcja. Korupcja. Diabol chciał Pana Jezusa Chrystusa nawieść na korupcję. Diabeł chciał skorumpować Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus Chrystus hovorí. A Pan Jezus Chrystus mówi: Panu Bohu sa budeš klaniać. Panu przed Panem Bogiem będziesz. A jemu samym budeš i tylko dla jemu samemu będziesz służył. Wiesz, ale wtedy kiedy diabol mu ponukał to wszystko, ale wtedy kiedy diabeł oferował mu to wszystko, ako keby tam za tym to malo drugą stronę ta minca, że ale ak sa mi nie poklonisz. Ale tam za tym było ukryte jakby przeciwna strona, ale jeżeli mi się nie pokłonisz, tak będziesz poniżony pod úroveň człowieka. To będziesz poniżony poniżej godności, wartości godności człowieka. Będziesz zaradzony między łotrą. Będziesz policzony pośród między łotrami. A nie będziesz masz żadną úctu, a żadną cenę. Nie będziesz miał żadnej wartości i nikt cię nie doceni. A Pan Jezus co powiedział? A Pan Jezus co powiedział? Jemu sa budem klaniać. Tylko jemu będę oddawał pokłon. A jemu samemu budem sveto służyć. I tylko jemu samemu będę służyć. A diabol pokraczował. A diabol kontynuował. Mówi, no jeszcze mamy tu jeszcze jedną fazę. No i jeszcze jedną możliwość mamy. Wywiedł go na krídlo chrámu. Wyprowadził go na róg świątyni. A hovorí, skoč dole. A mówi, no, skocz w dół. Wszak je napisane o tebe. Przecież napisane jest o tobie. Że anieli cię chytia. Że anieli cię podtrzymują. Aniołowie cię podtrzymią. Ochrania ci, aby sa ti nohy nie uderili o skalu. Obronią cię, że ochronią, abyś nie skazi, nie zranił swojej stopy. Skocz w dół. No. Skoč v dół. Bratia a sestry, nie sme aj my niekedy v pokušení. Bratia a sestry, či časami i my nie máme také pokusy? Že strácame zmysel svojho života. Že strácame sens svojho życia. Keď manželka roky slúži vo svojej rodine. Kedy manželka latami usługuje svojej rodine.
obetuje swój život, aj swoje zdrowie. Ofiaruje życie swoje, również swoje zdrowie. A manžel jej powie, wieś, co ty si taka szkareda. A małżonek jej powie, ty jesteś takie brzydactwo. Ale pozri suseda. Ale popatrz u sąsiada. Ta ma na sobie farby. Ta ma barwników na sobie. A teraz manželka hovorí, malo to všetko význam. A teraz žena mówi, czy to miało wszystko w ogóle sens? Mám skočiť dolu. Mám skočiť dolu? Mám to ukončiť. Mám to skončiť? Však ma zoberú anieli. Čiže aniołowie mnie vezmú. Do Božej slávy. Do Božej chvály. Na čo ten boj? Na čo ten zápas? Po co ta válka? Po co to zmaganie? Nemali ste, je tu niekto, nech sa ten zodvihne ruku, kto nemal podobné pokušenie. Niech podniesie rękę ten, czy jest tu ktoś, kto nie miał tego rodzaju pokusy czy myśli. Że jego život nie ma zmysłu. Że twoje życie nie ma sensu. Jest tu niekto taki. Czy jest tu ktoś taki? Nigdy si takie pokuszenie nie miał. Nigdy nie miałeś takiej pokusy? Wiecie, to są rzeczy, które przychodzą. K Panu Jezusowi przyszedł z tym pokuszeniem. To, wiecie, to są rzeczy, które spotykamy. Do Pana Jezusa przyszedł diabeł z taką... On pokusą. Boży Syn. On był Synem Bożym. A potem, wiecie, kiedy On wykonał tu wolę Ojca. A później, kiedy wykonał już wolę Ojca. Wtedy, kiedy służył tym ludziom. Kiedy już usługiwał ludziom. Wtedy, kiedy mnohich uzdrowił. Wtedy, kiedy już wielu uzdrowił. Mnoho zarmucionych serc pocieszył. Wiele zasmuconych serc zostało pocieszonych. Mnohich martwych skresił w żywotu. Wielu martwych przywrócił do życia. A on wystrał swoje ruki. A on rozpostarł swoje ręce. A oni mu nabili klince do A oni wbili mu gwoździe. A on mógł powiedzieć, o, mal som raczej skoczyć. A czy on miał powiedzieć, o... On si mógł pomyśleć. On mógł pomyśleć, o, może lepiej było, gdybym wtedy skoczył. Aki to ma sens? Czy to ma sens? Aki to ma význam? Jakie to, ma, jakie to ma znaczenie to wszystko? Ludzie si to nie ważą. Ludzie to nie doceniają. Kolko Bożych służobników służyli cały swój żywot Panu wiernie. Wielu Bożych sług, którzy wiernie służyli całe swoje życie. Zwyciężali nad swoim ciałem. Zwyciężali nad swoim ciałem. Zwyciężali nad pokuszeniem o sławę ludzką a nie niechali się skorumpować. Zwyciężali nad pokusami chwały, sławy ludzkiej, nie pozwolili się skorumpować. A potem w swojej starobie, kiedy im już chwiała się brada. A potem w starości, kiedy już broda chwiała się. Oni jeszcze chcieli świadczyć. Oni jeszcze chcieli świadczyć. A młody mówi, dziedo, ty si już len sadni. A młodzi mówią, dziadku, ty już tu tylko siedź. Ty już nie rozprawaj, niech rozprawają inni. Ty już teraz nie mów, niech inni mówią. A teraz naraz przyjdzie taka depresja. A teraz nagle przyjdzie jakiś taki dołek, depresja. Wiecie, kolko Bożych służobników są w streto, którzy byli w depresji, że ich służba a ich praca nie była doceniona. Wiecie, ile sług Bożych spotkałem, którzy byli w takim dołku, w takiej depresji, gdzie stwierdzali, że ich praca, ich służba była niedowartościowana, oni niedoceniana. Oni szli pięknie swoim żywotem. Oni szli równo przez swoje życie. A tam ku końcu naraz. A tam nad koniec nagle. Lebo nigdy nie myśleli na to, że raz niekto może się tak zachować, że jego służba nie będzie doceniona. Bo nigdy nie pomyśleli o tym, że może przyjść ktoś, kto nie doceni jego służby. A was prosím. Was również proszę. Któryście dźwigli swoją rękę, że wyście takie pokuszenie jeszcze nie mali nigdy. Wy, którzy podnieśliście rękę, że takich pokus nie przeżyliście. Kiedy pójdziecie dnes z domu. Kiedy wrócicie do domu dzisiaj. Zawrzyjcie za sobą na komórkę dwere. Zamknijcie drzwi w komórce za sobą. A powiedzcie. A powiedzcie. Panie Jezusiu. Panie Jezu. Niech cokolwiek by w moim życiu przyszło.
Niech cokolwiek wydarzy się w moim życiu. Niech by akokolwiek ludzie znieważyli moją służbę. Jak w jakikolwiek sposób ludzie znieważyliby moje posługiwanie. A tak wiem, że to wszystko miało zmysł. Pomimo tego ja wiem, że to wszystko miało znaczenie. A widzicie, jak Pan Jezus jest tam na krzyżu? Widzicie, jak Pan Jezus tam na krzyżu się znajduje? Na miejscu uznania, a na miejscu wdzięki mu nabili klince do jego dłoni. Zamiast uznania, zamiast wdzięczności wbito mu gwoździe w dłonie. A teraz mówię ja mu, zjdź dolu. A teraz mówię, no stąp z dół, stąp no skocz w dół. Dolu. No skocz w dół. Kiedy syn Boży. Jeżeli jesteś Synem Bożym, ukaż. No pokaż. A wiecie, co si Pan Jezus wtedy myślał? A wiecie, co Pan Jezus wtedy myślał? Satane, pamiętasz, że si przyszedł za mną tam na puszczy? Szatanie, pamiętasz? Wtedy na pustyni przyszedłeś do mnie? Abym ja skoczył. Abym skoczył. A tam som ci powiedział, że a skakać, tam ci powiedziałem, że sa skakać nie będzie. Że skakać się nie będzie. Widzicie? Widzicie? Skakać się nie będzie dole. Nie będzie skoku. My nie pójdziemy dole. My nie upadniemy w dół. Ajke nas zbawia wszystkich funkcji. Chociaż pozbawią nas wszelkich funkcji. Ajke będziemy ty posledni. Chociaż będziemy tymi ostatnimi. A do końca, kiedy nam przed nosem drzwi zatworia. Nawet kiedy przed nosem zamkną ci drzwi. Aj wtedy nasza praca miała zmysł. Nawet i wtedy praca nasza miała sens. Lebo nasz Pan nam ukazał ten przykład. Dlatego, że nasz Pan był dla nas tym przykładem. Wiecie, to jest bardzo ciężkie pokuszenie. Wiecie, to jest bardzo wielka pokusa. Kiedy niekto całym sercem służy Panu. Kiedy ktoś całym sercem służy Panu. A ludzie opowrgną służbą służobnika. A ludzie wzgardzają służbą usługującego. Służył sam w jednym zborze. Usługiwałem w pewnym zborze 10 roku. 10 lat. Pán Boh pridal cez tú službu viac ako 70 ľudí. Pán Boh poprzez to usługiwanie przydał do tego zboru więcej jak 70 osób. Za tých 10 rokov. V ciągu tych 10 lat. A po 10 rokoch a po 10 zaďakovali latach, za službu. Podziękovali mi za usługiwanie. Nie tak s kyticou. Nie tak s kwiatkiem, ale tak. Tak nogą. Wiecie, co była moja pierwsza otázka? Wiecie, jakie moje pierwsze pytanie to było? Zmysł? Czy to miało sens? Najkrajsze roki swojego życia. Najpiękniejsze lata życia swego. Są wenował tej służbie. Poświęcałem w tej służbie. Ci ludzie, którzy mi zadziękowali za moją służbę. Ci ludzie, którzy podziękowali mi za służbę. Im som venoval svoj čas, a nie svojej žene, a nie svojim deťom. Tým ľuďom poświęcałem czas, a nie dla svojej żony. A ja som bol zosypaný. A ja byłem zbity. A reval som pred Bohom. I krzyczałem przed Bogiem. Boże. Boże. Aký to malo zmysel všetko? Jaki to miało w ogóle sens? Ale miało to sens. Miało to ale sens. Miało to sens. Lebo veri. Dlatego, że wieczność. Nauczył som sa dívať na svojho Pána. Nauczyłem się patrzeć na Pana. Ludzie ma pozbawili wszystkich hodności w cyrkwi. Ludzie pozbawili mi wszelkich wartości w kościele. A przychodzało pokuszenie. A przychodziło pokuszenie. Wszystko jest w ruinach. Wszystko jest zrujnowane. Cała moja wierność, a łaska, a służba. Cała moja wierność, miłość, wszystko służba. Wszystko jest w prachu. Wszystko jest w prochu. Jaki to miało sens? Jakie to miało znaczenie? Ale dnes wiem. Ale dzisiaj wiem. Że to miało zmysł. Że to miało znaczenie. A jak sami nie dostanie uznania. Jeżeli nawet kiedy nie uznają mnie, a kiedy będą cokolwiek mówić złe, jako na mojego, na naszego Pana, choćby cokolwiek mówili złego, tak jak na naszego Pana, a ja tak wiem, że to
co mi Pan zveril do mojego serca, to ma zmysł. Pomimo tego wiem, że to, co Pan zveril do mojego serca, to ma sens. Odovzdal som pod vládu a moc Ducha Svetého žiadosti svojho tela. Oddałem pod moc i autorytet Ducha Świętego pożądliwości. A povedal som, že preväčšiu výplatu alebo preväčšie uznanie nebudem sa dívať na ľudí, ale na nášho Pána. I powiedziałem, że dla większego wynagrodzenia, czy dla jakiejś sławy ludzi, nie będę patrzył się na nich, tylko na Pana. A potem som povedal, że keby mi kričali do uší, że môj život bol nezmyselný, ja wiem, że Boh má svoj cieľ a plán. I nawet gdyby krzyczano mi, wołano do moich uszu, że moje życie nie miało żadnej wartości, to i tak wiem, że miało to sens. To znamená być w mocy Ducha Świętego. Być w mocy Ducha Świętego. Twój život ma zmysel. Twoje życie ma sens. Tak to mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Ty moje drogie dziecko. Ty moje drogie, drogocenne dziecko. Si było mnohokrotnie niedocenione. Byłoś wielokrotnie niedoceniane. Ludzie sa na teba dívali z hora. Ludzie patrzyli na ciebie z góry. A nie cenili si. I nie doceniali cię. Ale ja som si ťa vždycky cenil. Ale ja zawsze doceniałem cię. Ja ťa milujem večnou láskou. Ja kocham cię wieczną miłością. A keby aj matka. Nawet gdyby i matka sa odvrátila od svojho dieťaťa. Odvrúčila się od svojego dziecięcia. A povedala by svojmu dieťaťu, ty nie si moje dieťa. I powiedziała by do swojego dziecka, ty nie jesteś moim dzieckiem. Ja sa nigdy nie odvrátim od teba. Ja nigdy nie odwrócę się od ciebie. Lebo ťa večnou láskou miluje. Dlatego, że wieczną miłością umiłowałem cię. A preto ti činím każdego dnia svoju novú milosť. A dlatego każdego dnia okazuję ci swoją nową nie łaskę. Boj się, lebo som ťa wykupił. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Aj si drahý w moich oczach. Jesteś wartościowy w moich oczach. Dal som wielką cenę za ciebie. Zapłaciłem wielką cenę za ciebie. Nie złoto ani nie srebro. Nie złotem ani srebrem. Ale dal som swój żywot za ciebie. Ale życiem swoim tak oddałem. Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. A moja krw tiekła tam na krzyżu Golgotsko. A krew moja przelała się na krzyżu Golgoty. Tak si ťa cením. Tak cię cenię. Tak si vzácna. Tak jesteś zacna. W moich oczach. W oczach ludzi jesteś niedoceniona. W oczach ludzi jesteś niedoceniona. Krytyzowana. Krytykowana. Fałszywie obwiniowana. Fałszywie obmawiana. Ale w moich oczach. Oskarżana. Ale w moich oczach. Si poklad. Jesteś skarbem. Si moje dziecko. Jesteś moje dziecko. Upokoj sa. Uspokój się. Nigdy sa ťa nevzám. Nigdy cię nie zostawię. A nikto ťa nevyrva z moich rúk. Nikdy nie wyrwie cię z moich rąk. Lebo som si ťa večnou láskou zamiloval. Dlatego, że rozkochałem się w tobie wieczną miłością. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Oj, ako dobre odpoczynąć. Jak dobrze jest odpocząć. Uprostred búrok života. Pośród burz życia. Wyznać, że moja cesta idzie bezpiecznie do cieľa. Wyznać, że moja droga idzie bezpiecznie w kierunku celu. Nie bój się. Nie bój się. Nie idziesz sama, a nie idziesz sam tą cestą. Tą drogą nie idziesz sama, nie idziesz sam. Idą wszyscy ty z ciebie, którzy nasledują stopy Pana Jezusa. Z tobą idą wszyscy ci, którzy naśladują stóp śladów Jezusa Chrystusa. Ale ci, którzy obchodzą te stopy, poniżną sławę. Ale ci, którzy tak omijają te ślady, oni właśnie zbierają sławę. Zajmują wielkie pozycje. Zajmują wysokie pozycje. Są chwaleni ludźmi. Są chwaleni przez ludzi. Uznawani. Uznawani. Mają dobre wypłaty. Mają dobre pobory. A ty sa nie prirovnávaj k nim. Ale ty nie porównuj się do nich. Ty sa prirovnávaj k svojmu pánovi. Ty przyrównuj się do swojego pana. A bude stačiť, keď budeš podobný jemu. A wystarczy, gdy będziesz podobał się jemu. Halleluja. Halleluja.
Skloníme svoje hlavy. Pochylme naše głowy. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. O drahý náš spasiteľ, Pane Ježišu Kriste. O drogi náš zbaviteľu, Pane Jezu Chryste. Ďakujeme Ti za ten nádherný príklad Tvojho života. Ďakujeme Ti za ten spaniały príklad życia Twego. Ďakujeme, že môžeme sa dívať na Teba, na veľvodcu a dokonávateľa našej viery. Ďakujeme Ti za to, že môžeme patrzeć na Ciebie ako na sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Ďakujeme Ti, že aj cez tento konferenčný čas, keď sme hovorili o víťaznom živote. Ďakujeme Ti za to, že v tom čase tej konferencji, kiedy mówiliśmy o zwycięskim życiu, Ty si bol v strede našej pozornosti. Ty byłeś centrum naszej uwagi. Na Teba sme sa dívali. Na Ciebie patrzyliśmy. Videli sme Tvoju krásu. Widzieliśmy piękność Twoją. Teba chcemy naśladować. Chcemy naśladować Ciebie. Teba chcemy milować. Chcemy kochać Ciebie. A chcemy iść w Twoich stopach. I chcemy iść w Twoich śladach. A chcemy być w tom cieli, do którego ciela si doszedł aj Ty. A chcemy osiągnąć ten cel, który osiągnąłeś przed nami Ty. Odpuść nam, że sme sa dívali na ludzi. Przebacz nam, odpuść nam, że patrzyliśmy na ludzi. Odpuść nam, że sme sa mnohokrát dívali na kresťanov, którym sa všelijak ináč darilo. Przebacz nam, że patrzyliśmy często na chrześcijan, którym się całkiem odwrotnie, całkiem inaczej powodzi. Ale widzieliśmy, że nieco tam nie sztymuje, nie pasuje. Ale zauważyliśmy, że coś tam nie harmonizuje. Nie harmonizuje to z Twoim duchem. Że to tam brak harmonii z Twoim duchem. Że tam nie harmonizuje z Twoim charakterem. Że tam nie ma harmonii z Twoim charakterem. Ale my sa na to nechceme dívať. Ale my na to nechceme sa patriť. Chceme sa dívať na Teba. Chceme patriť na Tebe. Prosíme Ťa aj za tých ľudí. Prosíme Ťa rovnež i za tých ľudí. Otvor ich oči. Otvor ich oči. Lebo nevedia, čo robia. Dlatego, že oni neviedzą, co robią. Otvor aj naše oči. Ale otvor rovnež i naše oči. Aby sme videli Teba. Aby sme Ciebie videli. Aby sme nasledovali Tvoj príklad. Aby sme šli za Tvojim príkladom. A žili ten Tvoj život. I žili życiem Tvojim. Aby sme mohli vyznať ten víťazný výkrik. Abyśmy mogli wyznać ten okrzyk zwycięstwa. Chrystus, život náš. Chrystus, nasze życie. A to je ten víťazný život. To jest to zwycięskie życie. Niech je chválené to drahé meno Ježiš. Niech jest uwielbiane to drogie imię Jezus. A niech każdy jazyk wyznáva, že On je Pán. A niech każdy język wyznaje, że On jest Pan. A niech sa każde koleno pokloni przed Nim. A niech każde kolano ugnie się przed Nim. A niech każdy język wyzna. A niech każdy język wyzna, że On jest Panem na sławę Boga Ojca. Że On jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni, moi drodzy. Bądźcie pożegnani w tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie błogosławieni w tym drogim imieniu Jezusa. Niech jest pożegnana wasza praca i wasze odpoczywanie. Niech jest błogosławiona wasza praca i wasz odpoczynek. Niech jest pożegnane wasze wchadzanie i wychadzanie. Niech jest błogosławione wasze wejście i wasze wyjście. Niech jest pożegnany wasz dzień, niech jest pożegnana wasza noc. Niech jest błogosławiony dzień wasz i niech jest błogosławiona wasza noc. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. W tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Od teraz aż na wieki. Od teraz aż na wieki. O przyjdź, Panie Jezu. O przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Co najskór. Co najszybciej. Twoja niewesta Cię czeka. Oblubienica Twoja oczekuje Cię. Milujemy Cię, Panie Jezu. Kochamy Cię, Panie Jezu. Jesteś krasny. Jesteś piękny. Jesteś hodny każdej łaski. Jesteś wart każdej miłości. Si hoden wszelkiego obdivu. Ty jesteś wart wszelkiego podziwiania. Nasze oczy sadziwają na Ciebie. Nasze oczy spoglądają na Ciebie. O przyjdź, Panie. O przyjdź, Panie. Co najskór. Jak najszybciej. Twoja niewesta jest przyprawiona. Twoja oblubienica jest przygotowana. Amen. Amen.